Jeżeli chcesz działać skutecznie w internecie jako przedsiębiorca, pewnie podglądasz, co robi Twoja konkurencja. Obserwujesz właścicieli firm, którzy odnieśli sukces. Może czytasz książki o marketingu albo słuchasz podcastów biznesowych. To wszystko ma sens. Wiele pozyskanych w ten sposób informacji możesz jeden do jednego przenieść do własnej działalności, ale czasem warto też poszukać inspiracji w innych miejscach, takich, które nie mają za wiele wspólnego z biznesem. Cześć Tu Marek Jankowski, witam w 290 odcinku Małej Wielkiej Firmy to podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Wynalazcy często naśladują naturę, twórca zapięcia na rzep zastosował w nim małe haczyki występujące w owocach łopianu, a nowoczesne systemy wentylacyjne są inspirowane kopcami termitów. Jeżeli chcesz, żeby Twoja firma działała skutecznie w internecie, warto też śledzić ludzi spoza biznesu, na przykład artystów zbierających pieniądze na wydanie płyty albo organizatorów akcji charytatywnych. Każdy z nich ma cel do osiągnięcia, a mechanizmy, których używają, możesz zastosować w marketingu. Zanim pójdziemy dalej, małe przypomnienie: jeżeli chcesz dostawać każdy odcinek tego podcastu, to najlepszym sposobem jest subskrypcja. Możesz ją włączyć w Apple Podcasts, Spotify, na YouTube, czy w innej aplikacji, z której korzystasz. Dzięki temu żadne nowe nagranie ci nie umknie. Jeżeli możesz, wciśnij teraz pauzę i włącz subskrypcję od razu. A zaczynamy jak zwykle od polecanej książki, która wyjątkowo dobrze pasuje do tego odcinka. Nie znajdziesz jej w księgarni w dziale biznes. Mimo to może Ci się przydać, jeżeli chcesz zbudować w firmie zgrany zespół. Posłuchaj jaką książkę poleca Przemysław Mamczak z podcastu Jak Uczyć Futbolu. 15 lat byłem treserem, 15 lat byłem coachem. Takie słowa zwykł wypowiadać profesor Tadeusz Huciński, współautor... Książki Współczesna Pedagogika Rodziców i Nauczycieli w Aktywności Psychologicznej Dziecka. Książki, która może szokować, która może być uznana za kontrowersyjną, dlatego, że nie mówi o współczesnej pedagogice wbrew tytułowi, ale o pedagogice przyszłości. Hmm, pokazuje, dlaczego warto oddać decyzyjność dziecku podopiecznemu, dlaczego warto mu zaufać i warto. Oddać, wycofać się i oddać możliwość wyboru właśnie osobie, której, której często w dzisiejszych czasach nie potrafimy nawet usłyszeć. Książka skierowana jest teoretycznie dla nauczycieli, dla trenerów, bo profesor Buciński przez lata był trenerem koszykówki, selekcjonerem kadry kobiec, którą zdobył nawet medal Mistrzostw Świata, ale książka ta. Trafi idealnie również do liderów i do osób, które zarządzają grupą. Dlatego słuchacze mojej wielkiej firmy znajdą w niej na pewno sporo inspiracji i sporo e, sytuacji, które będą mogli przenieść na swój naturalny grunt e, i użyć ich w codziennej pracy. To był Przemysław Mamczak. Recenzja Twojej ulubionej książki biznesowej też może znaleźć się w jednym z kolejnych odcinków. Szczegóły na stronie mała wielka maławielkafirma.pl w zakładce książki. Za chwilę rozmowa z gościem, a po niej szybki strzał. Komunikacja w internecie opiera się często na tekście pisanym. Czasem jest to oferta zachęcająca do skorzystania z twoich usług, czasem opis produktu, artykuł na blogu albo jeszcze coś innego. Warto dać taką treść do przeczytania innej osobie. Pomaga to wyłapać błędy i niejasności. Możesz też odłożyć tekst na 2-3 dni i później przeczytać go samemu. Wtedy też dużo łatwiej zauważysz fragmenty, które wymagają poprawek. Ale jest jeszcze jeden bardzo prosty sposób. Nie wymaga on ani angażowania innej osoby, ani dodatkowego czasu. Powiem ci o nim pod koniec tego odcinka. Teraz pora na mojego gościa. Zwróciłem na niego uwagę w internecie już kilkanaście lat temu i był taki czas, kiedy bardzo mu zazdrościłem tego, co robi, bo ja też interesowałem się mechanizmami działania mediów, a on wszedł w ten temat bardzo głęboko i zrobił z niego swój sposób na życie. Spotkaliśmy się parę lat temu, o ile dobrze pamiętam, było to na konferencji Isle of Marketing, później widzieliśmy się na Infosher w Gdańsku, kilka razy próbowaliśmy umówić się na nagranie. I w końcu się udało. Moim gościem jest autor bloga mediafan.pl Maciej Budzich. Cześć Maciu! Dzień dobry, witam o poranku. Kopelat. Tak, e, właśnie <grym> staraliśmy się ustalić od jak dawno się umawiamy. I co nam stało na przeszkodzie? Właściwie jeszcze tylko chyba tornado i, i, i tsunami nie, nie stało nam na przeszkodzie, żebyśmy się spotkali, ale w końcu się udało. No, w końcu <laughs> się udało, hej, hej. Mieliśmy różne tematy, które chcieliśmy poruszyć i wymyśliliśmy, że poruszymy kilka, natomiast znalazłem dla nich wspólny mianownik Człowiek kontra Internet. To znaczy, jak dużo jednostka może zdziałać dobrego albo złego za pomocą Internetu. No i ty jesteś przykładem tego, że można zrobić dużo dobrego. Bo współtworzyłeś projekt Biblia Audio Superprodukcja, który okazał się sukcesem. Był to projekt crowdfundingowy i od tego chciałbym zacząć, bo myślę, że, że warto o tym powiedzieć. Był już wprawdzie odcinek o crowdfundingu z Kubą Sobczakiem z Polak Potrafi, ale to trochę od innej strony. Natomiast chciałem zapytać o te twoje doświadczenia, bo dla mnie crowdfunding ma trochę taką, taki narzut. Nie chcę powiedzieć żebrania, ale wiesz, takiego mhm. pr prosimy o wsparcie. No i to słowo wsparcie już powoduje, że wychodzisz do kogoś i mówisz, dajcie mi. Jeszcze mhm. niczego nie, nie dowiozłem, ale dajcie mi, dajcie mi to, to dowiozę. Cieka ciekawy punkt wyjścia, bo z, z tym się często też crowdfunding e, zmaga i często wydaje mi się, że częstym błędem e, jest właśnie takie punkt wyjścia. Osoby, która organizuje crowdfunding, ustala zbiórkę, dajcie mi albo proszę o wsparcie. Aha. Co oczywiście nie ma w tym nic złego, bo, bo są jakby kampanie zakończone sukcesem i właśnie często na tym też, też polega, ale to jest właśnie taki punkt wyjścia. Często sobie myśląc o kampaniach crowdfundingowych, czy tam rozmawiając z, z ludźmi, analizując różnego rodzaju kampanie, czy tam gdzieś tam doradzając. Staramy się ustalić punkt wyjścia i jaki sposób na relacji ob obieramy. Właśnie prosimy o wsparcie, bo bez was to się nie uda, bo nie mamy pieniędzy, żeby gdzieś tam wyjechać, żeby zdobyć Mistrzostwa Polski w czymś tam, nie? Albo młodzi studenci z małego miasteczka skonstruowali e, supermaszynę, która poleci na Marsa, nie mają kasy, żeby... Więc prosimy o wsparcie. Więc tak. okej, okay, to jest jeden punkt na relacji, ale o wiele ciekawszym, i dającym i, i też rzucającym to e, takie widmo, że bractwa jest e, weź udział w projekcie, dołącz do projektu, bądź współudziałowcem projektu, zaangażuj się w, e, w produkcję płyty. I to już zupełnie też e, inaczej wygląda, kiedy dołóż mi na płytę, bo nie mam pieniędzy, a Aha. bądź współproducentem e, danej płyty. Swoją drogą, dla tych z Państwa, którzy nie widzą, szkoda, szkoda, że Państwo tego nie widzą, mam na sobie koszulkę z Biblii Audio. Jeżeli Państwo Super, oglądają na YouTube, to widzą. Tak, produkcja. i ona ma na plecach to teraz... Producent. Tak, ma, ona, ma na plecach napis producent, wersja damska produ, produ, producentka. Po to, to były jedne z nagród w Biblii Audio superprodukcji. Po to, żeby właśnie każdy, kto... Wpłacił y, 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 kwotę do określonego progu, mógł się poczuć producentem. My tak traktowaliśmy naszych właśnie ludzi, którzy nam y, dali pieniądze. Y, właśnie nazywaliśmy ich producentami bądź współproducentami. I wtedy zupełnie inaczej się też trochę myśli mhm. o, tych, i, o, o tych ludziach i może nawet czasem łatwiej ich zaprosić do jakiegoś większego zaangażowania. Aha, e, to zaangażowanie to jest y, coś. Trochę, znaczy, internet nie jest nowy, media społecznościowe nie są nowe, crowdfunding też nie jest nowy, ale to jest coś, czego się ciągle uczymy i coś, co y, odkrywa przed nami jakieś nowe horyzonty, no bo jest tak, że ty z Krzysztofem Czeczotem, czyli dwóch gości, zrobiło projekt o budżecie 2 miliony złotych, tak? No, patrzyli na nas ludzie trochę jak na wariatów, nie? Jak, to, jak, jak ogłosiliśmy y, y, ten, ten projekt i faktycznie. Y, Spotkało się dwóch gości. Krzysztof, aktor, człowiek ze świata sztuki i kultury i ja gość z internetu. I to było bardzo ciekawe zderzenie światów i zwłaszcza brainstormingi, które mieliśmy. Ustalanie, wiesz, same pytania, które Krzysztof zadawał mi i ja jemu z innych światów też, też dużo nas nauczyło. Więc to, to, to w ogóle ciekawe doświadczenie. Robienie tak dużego projektu przez tak długi czas, bo w sumie projekt trwał 3 lata, spowodowało, że przeszliśmy wiele, wiele etapów i to jest też taki. I stąd też y, takie potem moje zainteresowanie w, w udział w inne kampanie, w angażowanie się w inne projektu, projekty czy jakieś takie doradztwo, nawet gdzieś tam powstaje książka y, na, na, na ten temat, bo udało mi się zebrać jakoś tam tyle wiedzy, tyle ciekawej wiedzy od tak dużego projektu, że potem można to, to skalować trochę w dół. Ja mam taką metodę kupowania y, pe, pewnych rzeczy, że. Wiem, potrzebuję kupić mikrofon, więc sprawdzam, jaki jest w, tym, w tej mojej półce zapotrzebowań najdroższa rzecz, jaka jest najlepsza, potem sprawdzam zawartość mojego portfela i jadę w dół, nie? więc zaczynam zawsze od top, top i potem jadę stopniowo w dół. I ten projekt jest Audio też trochę był takim, jest top, 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 zebraliśmy tam mnóstwo wiedzy, mnóstwo, mnóstwo case'ów, przypadków i tak dalej i ktoś, kto e, chce zbierać, nie wiem, na swoją płytę i potrzebuje nie dwóch milionów, ale 20 tysięcy, może mnóstwo z tego naszego doświadczenia e, zebrać, natomiast wykorzystywać tam kilka z tych kilku kilkudziesięciu elementów. Taki to. sobie punkt wyjścia. Okej, okay, ale myślę sobie tak, ty jesteś człowiekiem, który działa w internecie od bardzo dawna, ma swoje zasięgi, występuje na konferencjach i masz, można powiedzieć, swoją społeczność. Krzysztof Czeszot to jest też postać, którą no, myślę, że każdy jak zobaczy na ekranie, pan to kojarzy z pan z telewizji, tak, tak, dokładnie. To aktor, aktor z mhm. Więc y, można powiedzieć, wam było łatwo. No, a właśnie tak to się to wydaje, ale <grym> pierwsze pytanie właśnie było to, jak to wy, Biblia? Jakby wcale nie było nam łatwo, bo nagle musieliśmy trochę zderzyć się z... Y, ustalić trochę inną grupę docelową, do, w której nie, nie działaliśmy, bo też nie, nagle nie zmieniliśmy swojego profilu, ponieważ Biblia Audios, jakby z pełnym szacunkiem i ogromem um, um, powagi tematu, który, który za sobą niesie, nie chcieliśmy nagle, nie wiem, wskoczyć i pojawiać się na zdjęciach w pierwszych ławkach w kościele i tak dalej, nie iść w tego typu taką narrację kościelno-biblijną, tylko pokazywać, że robimy super nowoczesne słuchowisko, bardzo, y, w sposób bardzo taki nowoczesny, w sposób taki bardzo świecki, bym powiedział. O, o tak, nie odżegnowaliśmy się od tego, od, od, od tematu tym, katolicyzmu, boskości, Boga. Natomiast, natomiast stwierdziliśmy, potraktowaliśmy Biblię jako ważne wydarzenie kulturalne, czy też nawet społeczne i w ten sposób prowadziliśmy na relacje. Dobra, ale I... to cały czas jest gość, który jest znany w internecie? Nie, 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 nie właśnie nie. To, no wie, jak wiesz, nie? A to, to jest też, okej, okay, dobra, to jakby planując kampanię marketingową, trzeba sobie zrobić taki, jakby mały wykresik, taki mały grup, Wyskakuje z tematem, zbieram pieniądze na jakiś projekt, nie? Puszczasz go w świat. Więc można na samym początku dość łatwo określić właściwie ile zbierzesz albo jaki masz potencjał. No bo możesz sobie pomyśleć, pierwszy krąg to, to powiedzmy rodzina i znajomi, nie? Do niektórych projektów może się dołożyć właśnie. Rusza w podróż dookoła świata i tak dalej. Więc można założyć, że rodzina i znajomi to jest jakaś, jakaś tam pierwsza grupa docelowa i właściwie można y, ustalić y, albo założyć ile kasy od takiej grupy spłynie. Albo zero, albo nic nie dadzą, nie? Albo tam dziadkowie tam, tam i to, i to czasami też działa, więc to, to, to można obliczyć. Druga grupa docelowa to jest właśnie, powiedzmy, zasięgi. Kiedy jesteś jakimś influencerem, mikroinfluencerem, jak zwał, tak zwał, można też określić tą Twoją grupę, grupę docelową i też można to obliczyć, że powiedzmy, mnóstwo z tej grupy przy tych zasięgach może uda się zebrać, załóżmy 10 tysięcy zł, jak to, jak to pójść. No i właściwie na tym obliczeniu się kończam. I reszta, cała, e, cała reszta trzeba zebrać od grupy, która ciebie nie zna, która nie słyszała o tym projekcie. Jakimkolwiek projekcie, Aha. więc tak naprawdę trzeba zaplanować sobie kampanię marketingową, i to jest największy błąd ludzi, którzy zabierają się za crowdfunding, że często myślą, że dobra, wejdę na jakiś, wybiorę jakiś sobie serwis crowdfundingowy. Nie, niektórzy myślą, że to ma jakieś znaczenie, który nie ma. E, postawię tam kampanię, wrzucę opis i będzie tam się wpłacać, bo ludzie. Sobie wchodzą. Z... Klikają tam, żeby zobaczyć, tak, na co by tu wrzucić. Tak, pieniądze. tak, wejdę sobie dzisiaj na Polak potrafię, albo na wspieram to, żeby zobaczyć, co mógłbym wesprzeć. No tak to nie działa. Nikt A. tak nie wchodzi. No, ja, ja też po jakimś czasie dopiero zorientowałem się, że nie wiem, jak wygląda strona główna tych, y, ty, tych serwisów. Więc ludzie wchodzą na konkretny już projekt. Więc skoro wchodzą na konkretny już projekt, to trzeba dotrzeć z tym konkretnym projektem do, do, tych, do tych ludzi, czyli pomyśleć właśnie, mieć z tyłu głowy, że trzeba zaplanować kampanię marketingową i określić tę grupę docelową. Więc określić tą grupę docelową z tego trzeciego, powiedzmy, kręgu, który jest poza nami. Kto to jest? E, ile jest pieniędzy w stanie wydać? Co go zainteresuje? Czy zainteresuje go temat właśnie wesprzyj, pomóż, bo nie mamy pieniędzy? I takie, takie zbiórki, takie, takie, takie kampanie też, też działają, bo są różne motywacje, dla, którego, dla których ludzie wpłacają pieniądze na jakąś daną zbiórkę. Albo czasem no, pomoc dla chorego dziecka, no i wchodzą, wchodzą emocje. Puszka Adamowicza też była takim ciekawym, mhm. ciekawym ostatnia puszka prezydenta Adamowicza, no, też była takim ciekawym przypadkiem emocjonalnym. Trudno go rozpatrywać w takich warunkach czystego crowdfundingu, ale tam wydarzyła się bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Ponieważ była to zbiórka, wirtualna puszka na Facebooku, więc mnóstwo, mnóstwo ludzi, tysiące ludzi po raz pierwszy przez telefon często wpłaciło pieniądze przez konto Facebooka, czyli połączyła swoją kartę z, z Facebookiem. Ci z Państwa, którzy może nie wpłacali, tam jeszcze był bardzo jeden ciekawy trik, który też ma znaczenie. Kiedy zdecydowało się, że wpłacam na tą puszkę, wyskakiwały trzy kwoty. Chyba 430 zł, 230 zł chyba tam 150. Jak ktoś chciał wpłacić 20 zł, to musiał więcej poklikać. I, te, i te, te pierwsze kwoty, które wyskakiwały, też miały znaczenie, bo jednak ludzie chcieli na przykład tą kwotę dłuż, większą wpłacać, nie te, te tak. 400, tam robiły robotę. I yy, no to też jest cie, cie, ciekawy, ciekawy motyw, jak, yy, jak dobrze zaplanować. W wielu przypadkach, coraz częściej, coraz więcej też wpłat właśnie na zbiórki yy, crowdfundingowe czy charytatywne pochodzi z telefonów komórkowych. Więc warto też zaplanować taką kampanię, czy reklamy na Facebooku, czy gdzieś tam na Instagramie, czy nawet stronę, czy zobacz, zobaczyć jak nasza strona zbiórki wygląda właśnie na telefonach komórkowych, czy ktoś tam się nie odbije, nie? czy nagle jakieś tam kukisy, albo jakieś inne tam zapisy do newslettera nie zasłonią w cholerę tej całej strony i, i, i ludzie się odbijają. Aha. Więc jest ileś takich mnóstwo, mn właściwie jest detali. całe mnóstwo elementów, detali, które trzeba sobie, sobie zaplanować. A ostatnie jakieś takie właśnie wydarzenia, takie rekordowe zbiórki. Gdzieś tam mam wrażenie, trochę rozbuchały e, opinie. A tu 16 milionów, tu Tam Sekielski tam miliony na, na film o pedofilii. E, tu ktoś tam jeszcze tutaj e, Wisła Kraków 4 miliony. A tam, a tam też był inny mechanizm z kolei. tam był mechanizm ratujmy klub, nie? Tak. A więc wszystkie ręce na pokład, no i kibice, jakby, to, to jakby klub, czy. Podmiot zbierający miał już spo, sporą grupę e, fanów. Ale właśnie widzisz, bo to jest mega ważne, co mówisz, że wszystkie te rekordowe zbiórki, czy to jest film Sekielskiego o pedofilii, mm -hmm. czy to jest Wisła Kraków, czy to jest Biblia Audio, myślę, że to są wszystko projekty, które budzą emocje ludzi. Bo Biblia to też nie jest zwykła książka, no umówmy się. Mm -hmm. Więc e, jeżeli ja mam do zrealizowania jakiś projekt, to dla mnie on jest, wiesz, emocjonujący. Pytanie, jak zarazić tymi emocjami ludzi? No bo, bo wiesz, no yy, nie chcę porównywać żadnego projektu biznesowego do Ostatniej Puszki Adamowicza. To jest kompletnie inny hmm. kaliber. Więc jak ja mogę zaangażować ludzi i zarazić ich tymi, tymi emocjami? Przede wszystkim, chyba trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ludzie dokładnie rozumieją komunikat, który ty nadajesz? Czy wiedzą, że dokładnie na co ty zbierasz? To, y, zresztą przy Biblii audio dokładnie ten sam y, etap przechodziliśmy I, i wyodrębniliśmy sobie takie trzy, jakby trzy progi. Bo jak ktoś słyszy Biblia, to o Jezu, często, dobra, poważna sprawa i tak dalej, zbierają na Biblię. Pierwszy taki komunikat. Nie, nie, zbieramy na audiobooka, Biblii Audio. Więc każdy w głowie słyszy albo widzi Pana, który czyta książkę, no i czyta Biblię. Tak. I na to dwa miliony? Hello, nie? Jakby jest pi pierwszy... I, i, I dopiero my musieliśmy w całej komunikacji jakby, nie, zbieramy na Biblię audio superprodukcja, która, która brzmi tak. I wtedy puszczaliśmy fragment demo i wtedy jak ktoś słyszał dopiero, nie wiem, dźwięki smoków, bestie, dźwięk aktora franczewskiego Malajkata i tak dalej. A, to coś takiego. A, to brzmi jak hollywoodzka produkcja. A, to na to zbieracie. Więc my, my mu musieliśmy sobie... Każdy komunikat, który wypuszczaliśmy, zwłaszcza do jakiejś tam nowej grupy docelowej, czy na jakimś tam nowym wydarzeniu, to analizowaliśmy sobie, czy ludzie dokładnie będą wiedzieli, o co chodzi. A jak ten komunikat, czy miejsca było za krótko, to zawsze pilnowaliśmy, żeby była możliwość dokładnego opowiedzenia, jak to, co, co robimy. Nawet pamiętam, byliśmy na jakiejś takiej imprezie, targach katolickich, chrześcijańskich, i nie mieliśmy Zastanawialiśmy się, jak się wyróżnić. Mieliśmy jakiś tam niewielki stolik, i, i, i tak dalej, i stwierdziłem, że weźmiemy sobie wirtualne takie okulary od, od Samsunga. To kiedyś wypuści, gdzieś się wkłada telefon, i tak dalej, że, żeby pokazać ludziom, co tak naprawdę robimy, to odizolujemy ich od całego harm, harmidru tych hałasów na, na, na targach. Zakładaliśmy ludziom właśnie te wirtualne gogle, słuchawki. I wtedy człowiek przenosił się do kina, do sali kinowej, gdzie na ekranie były obrazki z Biblii Audio, nieruchome czy tam jakieś proste animacje, ale dźwięk go otaczał i człowiek siedział w, siedział w kinie, a właściwie stał przy naszym stoisku w tych, w tych okularach, co z daleka od razu wiesz, przyciągało tak. ludzi, ojej, coś ciekawego, coś ciekawego. I to były śmieszne zdjęcia, kiedy wiesz, księża w sutannach albo tacy, ty, 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 typowy ksiądz i w, wirtualny, Okula, wirtualny, i w okularach, tak. nie? I zasłuchany. E, I to był, to, 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 to był naszym no, prostym elementem, z którego się wy, wyróżniliśmy, bo tak to mieliśmy po prostu baner, jakieś tam tabliczkę, no takie stoiskowe, typowe, proste, e, proste rzeczy. Więc staraliśmy się też jakby prze, właśnie najważniejsze przebić tą barierę, czy dokładnie ludzie wiedzą, na co my zbieramy. Jak mhm. ktoś zbiera właśnie na... Podróż dookoła świata to wydaje dla niego jest to jest projekt życia, nie? Marzenie i tak dalej. Dla kogoś, kto ma wpłacić pieniądze to zaraz. Mam ci dać stare na wycieczkę? Dlaczego ja ci mam finansować twoje wakacje, <grym> tak. nie? Stare albo, albo więc trzeba się zastanowić, czy na tej wyprawie dookoła świata czy ona jest po coś? Bo często jest po coś. Albo żeby komuś tam coś udowodnić, albo sobie, albo żeby tam, nie wiem, ile przejdę kroków, tyle pieniędzy jakaś fundacja wpłaci na coś. Albo żeby to była pierwsza wyprawa na rowerze tam czterokołowym. No teraz strzelam, ale, ale warto odszukać takich, takich smaczków, taki, ta, ta, takich rzeczy, znaleźć w tym projekcie coś ciekawego, dla którego ja miałbym wpłacić, wesprzeć tą zbiórkę. Albo w wielu przypadkach, w przypadku wielu zbiórek crowdfundingowych, zwłaszcza kiedy efekty ma być Coś fizycznego, płyta, gra planszowa, to jest często przedsprzedaż, czyli mhm. pokazuje ci jakiś ciekawy produkt, może to być książka i tak dalej, która dopiero jest w produkcji i ty właściwie wpłacając yy, na, 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 na ten zwrot nie wpłacasz złotówki czy dziesięciu, tylko właściwie kupujesz produkt. Nie? Gry planszowe to, to też jest ciekawy, ciekawy przypadek, też trochę rozniecający nadzieję, że ojej, tak to się fajnie zbiera. Tam I też były duże kwoty. Tak, tak, tak. tak I tam pierwszy, pa, pierwszy padł rekord milionowej zbiórki właśnie w takim czystym crowdfundingu, w takiej zbiórce, raz zebrała milion milion złotych, chyba z planowanych 200 czy 300 tysięcy, ale też dlatego, że w wielu przypadkach jak sobie analizowałem tę zbiórkę, ludzie nie wpłacali tam po 10, po 20 złotych, tylko chyba 200 złotych, tyle ile kosztowała gra, bo mhm. kupowali tak naprawdę grę, która była dobrze opisana, dobrze brzmiała i, i dobrze była poprowadzona ta narracja, więc oni tak naprawdę y, kupowali, y, kupowali produkt, który, który jest im obiecany. A gdybyś miał doradzać firmie, która... No... Nie, nie wypuszcza produktu, który można właśnie w przedsprzedaży zaoferować w crowdfundingu, tylko chce zrobić na przykład jakiś projekt, taki wiesz, wydarzenie, mhm. to jak, jak byś im pomógł szukać tego przełożenia na, na społeczność, na publiczność? To znaczy w jaki sposób sprawić, żeby ta wpłata miała wartość dla wpłacającego? Mhm. Trzeba, trzeba sobie, wydaje mi się, ustalić do kogo trafiamy i czego ci ludzie chcą? Jakie będą motywacje dla... Do, do samej wpłaty? Bo tak się teraz zastanawiam, czy... Łatwiej byłoby mi pewnie mówić jak na, jakimś, na jakimś konkretnym przypadku albo... albo bo szukać... ty znasz tych, ich więcej, więc jak ci coś wiesz, jak masz coś konkretnego, takiego, co mogłoby być dobrym przypadkiem, tak. to, to możemy mówić na konkretach, jasne. Bo, 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 bo czasem, czasem są wpłaty. W momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, to z sukcesem zakończyła się zbiórka... Na, y, była sytuacja, że rząd nie chce finansować, a telefon zaufania dla dzieci i y, 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 y młodzieży. Telefon, mm -hmm. którym dzieciak ma problem ze swoimi myślami, chce popełnić samobójstwo i tak dalej. Okazuje się, że w ministerstwie nie znalazło się za, na, na to pieniądze. I po raz kolejny, tak jak ze zbiórką na Europejskie Centrum Solidarności, okazało się, że też ta zbiórka zakończyła się sukcesem, ale motywacja jest trochę inna. Tu społeczeństwo chce pokazać faka politykom, nie? Yy, więc tutaj trochę łatwiej zaangażować. Zbiórka na rozbite Seicento dla chłopaka, który rozbił się, z, zderzył się z kolumną Beaty Szydło, również zakończyła się sukcesem yy, w, w, w tym sensie, że ludzie zbierali pieniądze, żeby też pokazać faka poli politykom i z potrzebnych chyba 4 tysiące na nowy samochód, chyba <gry> 150 tysięcy się zebrało. Ta zbiórka okazała się z jednej strony sukcesem, z drugiej strony tam porażką, bo okazało się, że ktoś, kto zbierał na te pieniądze, skoczył w moment zbierania pieniędzy, okazało się, że tych pieniędzy nie, nie przekazał i sąd stwierdził, że miał do tego prawo, bo to też trzeba pamiętać o tym, że serwis crowdfundingowy jest tylko czystym pośrednikiem. On nie ma obowiązku weryfikować, co się z tymi pieniędzmi, pieniędzmi dzieje. Są jeszcze tam różne rodzaje, rodzaje zbiórek, ale dlatego dla mnie wyróżniałbym dwa takie, takie główne rodzaje zbiórek. Pierwszy to jest wszystko albo nic, a drugie bierzesz ile zbierzesz. I wszystko albo nic to jest taka sytuacja, kiedy ja mówię, potrzebuję milion złotych na ten projekt, więc zbieram pieniądze. No ale kończy się kampania, ja mam 200 tysięcy z tego miliona, więc na chłopski rozum wygląda na to, że nie zrealizuję tego projektu, którego obiecałem, bo mam za mało pieniędzy. Więc w takim przypadku, w takim modelu crowdfundingu te pieniądze leżą na koncie y, serwisu, s, serwisu mhm. i jeżeli zbiórka nie zakończy się sukcesem, to one z automatu wracają do, do, do wpłacającego. I dla mnie, jako wpłacającego, jest to pewien taki bezpieczny to jest. Bezpieczny, tak, 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 tak dokładnie. Y, Działa dzia, dzia, dzia to w ten, w ten sposób I, i faktycznie zbiórki, które wspierałem i tak dalej, nie zakończyły się sukcesem bo i, i, i dostawa, dost, dostawałem pie, pieniądze. Z drugiej strony te, taka zbiórka pokazu, y, może pokazać, że... Wtedy ten finał brakuje jeszcze tam 10 tysięcy, 20 tysięcy, wszystkie ręce na pokład. Wtedy w takim finale dzieją się cuda. I, i być może warto tak, taką zbiórkę zrealizować, bo ona wywołuje więcej emo emocji. Inny, inny, inny typ zbiórki to właśnie bierzesz i to zbierzesz, to, to właśnie polega, polega na tym, ile będzie na koncie, to tyle, ale szczerze mówiąc, mi jako wpłacającemu. Nie daje to właśnie gwarancji realizacji projektu. No bo skąd on weźmie te resztę pieniędzy, żeby wyprodukować tą płytę czy grę. Nie? Jak zebrał tylko 10% planowanej kwoty. A pieniądze w... Wypuści singla. Tak, tak, tak. A pieniądze poszedł, do... więc mo... bo... może będzie zbierał, jeszcze, może będzie zbierał dłużej. Więc to też trzeba, trzeba sobie wybrać. A te, te zbiórki różą, róż, różnią się też prowizjami w zależności od, 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 od serwisu. No jeszcze jest inny, jeszcze jest trzeci, inny typ zbierania pieniędzy. Patronajtowy, czyli deklaruje, że będę co miesiąc wpłacał pieniądze na dany, na dany projekt. To wydaje mi się, że jest trochę najtrudniejszy też przypadek zbierania pieniędzy. Nie do końca trochę jasny dla nowego też konsumenta. Ja przyznam szczerze, że pierwszy raz jak tam, jak, jak chciałem wesprzeć jaką, jakąś zbiórkę, to okazało się, no dobra, decyduję się, że będę wpłacał 50 zł i wyskakuje mi komunikat, jak, jak, jak wybrałem daną nagrodę, że to za 3 miesiące od razu mnie skasuje. A, czyli zaraz, czyli 150 zł. I przyznam, że od, odbijałem się od, 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 czegoś tak, od, od czegoś takiego. Więc nie wszystkie projekty na patronajcie, jakby są od razu tam skazane na sukces. Właśnie wydaje mi się, że patronatowe projekty raczej, skazane, raczej skierowane są do tych projektów, które mają już swo, swoją grupę fanów. Albo emocje. Sekielski na patronajcie właśnie, właśnie zbierał, ale szczerze mówiąc, to zbiórka od samego początku, jak wystartowała, to ona tam szła mu bardzo, bardzo biednie. Była dosyć niejasno opisana. Też ja, wybierając wsparcie dla tego filmu na samym początku, sobie nie wiedziałem, jak długo będę musiał wspierać ten film tą comiesięczną, comiesięczną wpłatą. Może dla mnie trzeba to też zdecydować, czy dla wpłacającego, może jaśniejszą była sytuacja, że potrzebuję od ciebie takiej, i takiej kwoty. Chcę zebrać te pieniądze i zrealizować film, a nie wsparcia, które nie wiadomo, będzie, jak, jak długo będzie trwało. I tak mm -hmm. naprawdę Sekielski wbił się mocno w, w temat, który, temat pedofilii, który nagle w mediach się mocno, mocno rozbuchał, i nagle ta zbiórka też zaczęła, zaczęła mu, mu iść. Bo wcześniejsze miesiące ona była na platformie, ale tam wcale nie było tak różowo. Aha. Zastanawiam się nad taką rzeczą. Gdybym chciał zrobić taką zbiórkę, to z jednej strony. Powinienem, pewnie się tak wiesz, w pełni zaangażować, żeby dać tym ludziom do zrozumienia, że naprawdę mi zależy na tym projekcie. Nie? No to, to jest normalne. Z drugiej strony jest taka zwyczajna ludzka obawa, że jak ja pokażę, że mi tak strasznie zależy i w ogóle ja tutaj wszystkie ręce na pokład i tak dalej, a wyjdzie klapa, to ja trochę wyjdę na takiego, wiesz, takiego frajera, nie? Że, że ja tak bardzo chciałem, ale tak naprawdę jestem słabiak, bo mi się nie udało. Okej, okay, to ciekawa obawa, no, natomiast no to wtedy trzeba się też w ogóle zastanowić, czy projekt, o którym myślisz, na który potrzebujesz pieniędzy, nadaje się na crowdfunding. Bo to, bo to często jest tak, że czasami przy jakichś tam doradzaniu, konsultacjach stwierdzaliśmy, że odpuszczamy crowdfunding, że może to nie jest najlepszy sposób, bo może projekt nie jest do, do końca crowdfundingowy, albo właśnie e, autor zbiórki nie chciał się pokazywać, a projekt idealnie się nadawał do tego, żeby pokazać taki... No to jest twój osobisty projekt życia. No, jakby trudno, żeby na przykład nie wiem, artysta, który zbierał na płytę, nie pojawiał się w, jakby w tych materiałach, albo nie, nie dawał tego osobistego tam właśnie takiego, zależy mi na tym, nie. Teraz siedzę, komponuję, teraz jestem na próbach, myślimy o koncertach, myślimy o teledyskach, to ja to robię, zapraszam cię do mojego świata, do mojego, do mojego projektu. Więc tutaj ci którzy, ci, którzy mają takie projekty, gdzie można ten osobisty taki. Yy, Taki personal touch, jak, jak, jak znaleźć dobre słowa, do, ten osobisty pierwiastek, taki, taki do, do projektu zaszczepić, to ludzie chętnie się y, y, angażują, bo ludzie chętnie wspierają fajnych ludzi, chcą dołączyć do tego, do, 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 tej, do tej drużyny. No i często z takich, często takich, z takich właśnie trochę. Samolubnych pobudek chcą przyłączyć się właśnie do, do gościa, który robi fajne, fajne rzeczy. Mieć, nie wiem, być wypisanym gdzieś tam na napisach na, na, na płycie czy na napisach końcowych w filmie i tak dalej, to jest rzecz, która jest, jest ciekawa, która jest fajna. O. Patrz, jestem sam, nawet sam dla siebie, nie? Często jestem współproducentem. Na lotnisku w Manchesterze jest coś takiego, że jak idziesz tam do terminala, to jest taka ściana, gdzie możesz Aha. sobie wykupić, że jest twoje nazwisko, wiesz. Okej, okay. jasne, y tak, 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 y tak ratowały się różnego rodzaju, nie wiem, teatry, fotele z imionami w różnego tak. rodzaju obiektach. W wielu, wielu obiektach jest, są honorowe tabliczki darczyńców. to jakby to jest mechanizm, który właściwie działał od lat, prawda? Tak. Plusem przy crowdfundingu jest to, że można tam zawsze wybrać, czy wspieram anonimowo, czy wspieram właśnie pod swoim własnym nazwiskiem i to też są różne motywacje przecież do, do wpłat. Więc to, to jest kolejny mechanizm, który można, można wykorzystać tam taką ludzką, naturalną, często, często chęć pochwalenia się właśnie, że jestem współproducentem danego projektu, autorem, autorem sukcesu. I też właściwie ktoś, kto już zdecyduje się wpłacić nawet tą najmniejszą kwotę no jest już jakby w, dru w drużynie tych wspierających, więc można go spróbować przekonwertować trochę na ambasadora, nie? bo skoro wpłaciłeś, to kibicujesz, to pewnie za zależy Ci albo przynajmniej sprawdzić, czy ta zbiórka zakończy się sukcesem. Nie? Wpłaciłeś na początku, jeszcze miesiąc do zbiórki, więc przez ten miesiąc, ten miesiąc wydaje mi się, można założyć, że mogę na Ciebie liczyć. Po lajku i tam mój wpis, udostępnij go dalej, udostępnij kolejny etap albo zobacz, już wpłaciłeś tą stówę braku i jesteśmy na 80%, nie? Zresztą tak, tak, tak się też, te, te, też robi na ostatnich etapach kampanii, jeżeli zbiórka jest tam, jest zagrożona, czy, czy to wysyła się właśnie informacja do tych ludzi, którzy już wsparli. Bo oni to są ludzie, którzy już są przekonani, tak. już, prawda? już ich nie trzeba przeko przekonywać, już wy, ten, tą straszną e, pracę wykonali, że podali numer swojej karty, czy wpłacili pieniądze, więc jakby już są ambasadorami albo mogą być ambasadorami naszego produktu. Powiedziałeś, że nie wszystkie projekty nadają się do crowdfundingu. Co się nie nadaje. Wiesz co, nie, y, projekty, które. Y, ja, ja, ja teraz miałem i miałem też, też pytania y, o książce, o crowdfundingu. Znaczy, nie wiem, czy to będzie książka w formie fizycznej. Pe, wydaje mi się, że jestem bardziej chyba. Y, nastawiony na e-booka, którego będę mógł sobie aktualizować, albo dla społeczności, która, która ją kupi i sobie analizować jeszcze case'y po, po, po wydaniu. To drukowana książka chyba nie daje takie, takie, takiej możliwości. No i to też zastanawiałem się, jak, jak, jak sobie rozmawiałem, no, no to jasne, to oczywiście, no to zbierz pieniądze na tą książkę z crowdfundingu. No i tutaj, i to też jest ciekawy dylemat. No dobra, a jeżeli ta zbiórka nie wyjdzie na książkę crowdfundingu, to, to, będzie, to będzie słaba rzecz wizerunkowa. To jedna rzecz. A druga, yy, wydaje mi się, że książka o crowdfundingu, zbieranie na nią crowdfundingowe nie ma do końca trochę sensu, ponieważ kto potrzebuje książki o crowdfundingu? Ty, ktoś teraz nie potrzebuje. To nie jest rzecz, która będzie fajna i tak dalej. Może myślę o kampanii crowdfundingowej, więc będę chciał kupić taką książkę, więc, e, więc kupię ją wtedy, jak będę ją potrzebował. Jakby, tak. Więc zderzyłem się z takim dylematem, że jakby nie trafię do, do, do grupy. Trochę jakbym, nie wiem, zbierał no, no, y magazyn o, o weselach i sukniach ślubnych. To, to, wiesz, to jest, te, te, Nie myślisz, nawet nie jesteś, nie jesteś w stanie stwierdzić, że jest taki rynek całych targów ślubnych, magazynów, które, które doradzają do czasu, kiedy nie zaczniesz myśleć i planować swój ślub. Aha. Wtedy dopiero zaczynasz kupować, rozglądać się za, za tymi rzeczami. I trochę jest tak z, z, tą, z tą książką, nie? Różnego rodzaju jakieś takie wydarzenia, właśnie no, no gdzieś tam wybijam y, y, pomysły z głowy, typu tam wyprawa dookoła świata, czy jakieś innego rodzaju różne, różne wyprawy, bo nie umiałem z autorem odnaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie mieliby wesprzeć twój projekt. Nie? Więc być może warto znaleźć sponsora firmy i zaproponować im tam współpracę i tam szukać pieniędzy. Nie do końca ten crowdfunding musi być, zwłaszcza, że wtedy tym ludziom trzeba coś tam dać za dość uczynienie. Nie? Czasem to by, może być kartka z podróży, film, e, zdjęcie z flagą ze szczytu i, i tak dalej. Jakby, jakby te, te, te rzeczy trzeba, trzeba w, to, w to wrzucić, ale one nie zawsze, nie zawsze na wszystkie projekty się nadają. Chociaż... Czy, to zawsze trzeba indywidualnie. Nie ma właściwie jakiejś tam specjalnej kategorii projektów czy, czy, czy pomysłów, które się nie nadają. Czasem nawet dla żartów powstają projekty żeby, takie dla Beki, żeby zobaczyć, czy, czy, czy się uda crowdfunding. Takim jednym z najsłynniejszych jest zbiórka na sałatkę ziemniaczaną. na no, tak, chyba Brytyjczyk, a, 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 albo w Stanach postanowił na Kickstarterze zrobić, zbieram tam y, 10 dolarów na sałatkę ziemniaczaną i dla jaj tam za dolara, czy za dwa dolary była minimalna wpłata i ostatecznie chyba zakończył kwotą 50 tysięcy dolarów. Potem za, zaczął, zaczął już wymyślać, że chyba ta sałatka będzie rozdawana tam bezdomnym i tak dalej. w każdym razie ludzie, ludzie, ludzie podchwycili, nie? Dla dla, dla beki. Więc jak się uda znaleźć jakąś ciekawą narrację na i znaleźć powód, dla którego ludzie mieliby wpłacać, to właściwie każdy projekt może, może, może się udać. Ale z drugiej strony trzeba sobie przeanalizować, bo być może, bo źle zaplanowana kampania, ja też tak uważam, źle zaplanowana kampania, bardzo trudno jest uratować źle zaplanowaną kampanię. Zwłaszcza, że te pierwsze momenty, pierwsze dni kampanii są bardzo, bardzo kluczowe. Warto, żeby, żeby wtedy udało się zebrać jakieś 20-30%. Po to, że jak ktoś wejdzie na taką kampanię, ja zresztą to też mam, mam po sobie, wchodzę na jakąś fajną kampanię, ciekawie opisano, ale widzę, że no, trwa już miesiąc, zebrane jest 5%. To nawet jak jest coś fajnego, no to nie, roku... szanse. nie rokuje, nie? Aha. Nie rokuje, więc, yy, yy, więc warto w, yy, wtedy zaplanować. I, w, i wtedy już nie da, niewiele da się, da się pomóc. No tam szerujcie, szerujcie i, i tak dalej. Jak nie widać tej, tej, tej dynamiki, więc wtedy te pierwsze dni to są ważne właśnie ta, te pierwsze dwie, dwa kręgi, tam rodzina, znajomi, przyjaciele, albo ewentualnie fani, żeby oni w tych dniach ich tam zmobilizować, żeby oni tą zbiórkę nakręcali i, i, i powodowali, że ludzie, ludzie chcą się przyłączyć do projektu, który rokuje, nie, który, 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 który częściej oklaskując wyciecy, który już tam, wiesz, przed peletą wyszedł, nie, I już tam wbiega na, na, na stadion, dostaje duże, duże brawa, każdy chce z, z kimś takim biec, więc, tak. więc warto w ten sposób też komunikować ten, 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 ten projekt. Do tej pory mam wrażenie, skupialiśmy się, nie mówiliśmy o tym jakoś dużo, ale mam wrażenie, że gdzieś z tyłu głowy mieliśmy takie projekty, które są um, słuszne. To znaczy, nawet jak mówiliśmy o podróży dookoła świata, która być może darczyńcom niewiele tutaj da, no to, to jest to spełnienie czyjegoś marzenia, w każdym razie nikomu to nie szkodzi. Mhm. Ale są też takie projekty, które. Żerują na ludzkiej, nie mówię o humorystycznych, zbieram na sałatkę mhm. ziemniaczaną, ale żerują mhm. na ludzkiej naiwności, niewiedzy, głupocie, gdzie ktoś zbiera kasę, tak naprawdę na, na coś, co jest absurdalne. No i, i są też takie przypadki. E, tak. Nie, nie, masz, nie masz trochę stresa. Ty, jako człowiek, który doradza i, i dzieli się wiedzą, w dobrej wierze też, nie? Że, że ktoś bierze tę Twoją wiedzę na przykład. I wykorzystuje ją do tego, żeby wypromować coś, co jest w ogóle jakimś absurdem. No wiesz, tym też jest marketing i komunikacja. I Boże, i teraz, teraz użyję najbardziej wyświechtanego chyba, wiesz, porównania Ewel. Nie ma tygodnia, żebyś to nie słyszał, ale marketing i komunikacja jest jak nóż. Można Ci <laughs> posmarować chleb albo zabić człowieka. No i trochę, trochę tak jest, więc kiedy, kiedy zbierasz na, nie wiem dziwny, głupi y, projekt lub zły, ale trafisz na grupę docelową, która, która jest w stanie to łyknąć, zrobisz jakąś z tego dobrą na relację i zastosujesz y, wszelkiego rodzaju, nie wiem, techniki komunikacji, y, no to o, może, się okazać, może się okazać sukcesem. Zresztą przerabiamy to przy okazji, nie, trwa kampania wyborcza, no, jakby wszystkie <laughs> mechanizmy są tutaj też, e, też, też stosowane. Więc, yy, więc tak, kiedy nagrywałem ten podcast, zakończyła się już, już jakiś czas temu zbiórka, zakończona sukcesem na czapkę, która ma chronić przed promieniowaniem 5G i różnymi innymi dziwnymi falami. I, i no, jakiś dziwny, dziwny projekt, nie? Yy, witamina lewoskrętna i tak dalej, no gdzieś tam, <śm> gdzieś tam jest ta, ta pop-nauka. Pop i, no, i okazuje się, że zbiórka trafiła na, na taką. Yy, na taką jakąś tam niszę, ludzie, którzy, którzy, się, którzy się boją. To też Właśnie... była w dużej mierze przed sprzedaż, no bo ludzie płacili za tak, czapkę. Do, do, dokładnie, jakby hmm. sukcesem to też nie było wsparcie na powstanie czapki, tylko chcę mieć tą czapkę i, i, i progi zbiórki były tak ustawione, że właściwie. E, 70 zł. Do, dobrze zaplanu, dobrze tak. zaplanowana zbiórka w, 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 tym, w tym kontekście. Kupuję czapkę dla siebie, jednocześnie wspieram e, z, zbiórkę. To też jest cieka, ciekawy przykład z takiego praktycznego, praktycznego punktu widzenia, bo tak naprawdę dopiero po zakończeniu zbiórki. Zbierasz zamówienie i wiesz, ile wyprodukować danego, danego towaru. To super się sprawdza przy książkach, przy gra przy rzeczach, które, do, do których dopiero musisz zaplanować mhm. produkcję. Bo fajną rzeczą jest to, że zbiórki nie mają limitu, więc, więc też jeżeli zbierze się, przekroczysz o e, 1000% czy o milion procent zakładaną normę, to po prostu zwiększasz zamówienie i masz te pieniądze, masz te pieniądze w ręku. No i taka, taka zbiórka zakończyła się sukcesem i, i, i gdzieś tam rozgorzała dyskusja w internecie. Czy powinno się takie głupoty blokować, czy nie? E, czy powinno się banować? Czy ja, gdybym był właścicielem danego, takiego serwisu, czy z, wyrzuciłbym taką zbiórkę? Nie? Albo gdzie jest granica, że można taką zbiórkę e, z, zablokować? I tutaj różnie platformy dochodzą, podchodzą do tego, tego typu problemów. Mieliśmy już e, przypadki blokowanych takich, tak, takich zbiórek, które wystartowały, ale, ale pamiętam, pamiętam grę planszową, która Pamiętam taką grę planszową, która mm, miała w sobie elementy nacjonalistyczne, jakichś tego typu rzeczy i ona odbijała się od jednej od drugiej platformy. Platforma, platforma sugerowała albo zmiany, albo wy, żeby wyrzucić te elementy i ostatecznie z każdej platformy, a przynajmniej z Polak potrafi, wspieram to grę, gry została wyrzucona. Mhm. Tutaj przy okazji czapki, to, to była ta kampania jest na platformie Polak potrafi, też rozmawiałem z właścicielami i... No i według nich zbiórka nie łamie polskiego prawa, więc jest okej, okay, nie. Znaczy powiem ci, ja się tak właśnie zastanawiam, bo z jednej strony wydawać by się mogło, ludzie, konsumenci są czasem nieświadomi, więc powinno się ich chronić. Z drugiej strony, studiowałem kiedyś na Politechnice, miałem taki epizod, i pamiętam wykładowcę, który na pierwszych zajęciach ze statystyki zapytał, czy ktoś z Państwa gra w Totolotka? Czy tam w lotto? No tam parę osób podniosło ręce, mm -hmm. a on mówi, no to mam nadzieję, że wyciągną państwo lekcje z tych zajęć, dlatego że tego rodzaju gry liczbowe to jest podatek nakładany na ludzi, dobrowolny podatek na ludzi, którzy nie chcieli się uczyć matematyki. No i być może takie aukcje to też jest no, taki podatek od właśnie, wiesz, no, braku rozsądku. Z jednej strony tak, ale y y chyba, chyba też... Y Chociaż nie pamiętam, ile plan planowali zebrać, ale wypra 11 wy wyprawa. 11 e, tysięcy. Ale przy innej kampanii okay. wyprawa na krańce Ziemi płaskoziemców. E, również tam chyba zakończyła się sukcesem i również jej tam nikt nie, nie, nie zablokował. A dotarli? E, jeszcze nie wyruszyli, wiem, że, że planują, ale, ale, ale była taka zbiórka e, crowdfundingowa. No i teraz, czy, czy taka platforma powinna to zablokować? Ja w takim pierwszym odruchu, pewnie gdybym był właścicielem platformy, wygonił. Jednak nie chciałbym się przyczyniać do rozprzestrzeniania głupoty i, 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 i gdzieś tam promocji nie? na moim podwórku, na moim portalu, bo to jakby Polak po potrafi, wspieram to i tak dalej, z prywatne podmioty z, z jakimiś tam z założeniami i odpowiedzialnością wła właścicieli. Więc pewnie tego typu kampanie, czy pieniądze na badania badające samoloty, które chemitrealisty no, no, rozpylające na, no, na niebie, tam dziwne substancje, też takie zbiórki, no pewnie z punktu widzenia wizerunkowego chciałbym chronić swoją platformę. Ale z drugiej strony, tak się zastanawiam, no dobrze, no to jeżeli ja bym miał jakąś y, taką kampanię kontrowersyjną albo może idącą pod, pod prąd w nauce, to dlaczego jakiś właściciel takiego serwisu miałby mi ją zablokować? Czy on ma kompetencje? Czy po prostu jest czystą złoś, złośliwością? Dlaczego staje w roli takiego cenzora? Nie? Czy to jest dobrze, czy źle? Y, czy tego typu przypadki powinny się powtarzać? I czy faktycznie chcemy, żeby właśnie podmiot, który ma być tylko takim pośrednikiem właściwie powinien tu wchodzić w nasze, w nasze działania. Czy, I takich, jak sobie zacząłem analizować, to takich przypadków było całkiem, całkiem sporo ostatnio właśnie takich dyskusyjnych. Banki, które blokowały konta różnym podmiotom za handel kryptowalutami, czy, jakiś, czy nawet najmniejszy przelew na, na, na giełdę kryptowalut, od, od razu coś tam się działo niedobrego. Nie? Dlaczego? Jakie, jakie mieli kompetencje, żeby, żeby zablokować? Pamiętam że też akcje wspierania... Początek całej dyskusji o e, sygnalistach, e, Wikileaks, Julian Assange, Assange który, który się ukrywał i zbierał pieniądze na, na przetrwanie. W którymś momencie, teraz nie pamiętam, który z operator płatności, ale na, na pewno PayPal, albo Mastercard, albo, e, al, al, albo Visa, też pod wpływem działania amerykańskiego rządu zablokowały te, te zbiórki. No i w sumie, ej, dlaczego, nie? No, mhm. No, dlaczego tak się, czy powinny mieć takie prawo, czy nie? No i, te, i, i czy Polak potrafi, y, też jest takim serwisem, który powinien o tym decydować, czy, y, czy nie? Czy, czy wiesz, w którymś momencie powinniśmy sprawdzać, czy, czy takie podmioty, które, które, które y, y, są tylko, tylko pośrednikami, po, powinny wchodzić w te, w te buty wiesz takiego co? cenzora? Z punktu widzenia prawa, chyba, ja nie wiem nawet, czy mogą, dlatego hmm. że jeżeli. Y, znaczy, no tak, czy wiesz, to nie łamie prawa, nie? Można by pozwać. Dokładnie. Czego, no, tak? Jest, jest tak, że jeżeli zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli ja przedstawiam pewną ofertę i ktoś chce z niej skorzystać, to mm. ja mam obowiązek dostarczyć, no bo ta oferta została mm. mu przedstawiona i już. Więc jeżeli taki serwis ma, świadczy usługę crowdfundingu, mm. czy jest platformą crowdfundingową i nie ma, e, znaczy m, jakby dany podmiot rozpoczynający zbiórkę nie łamie prawa a zbieranie pieniędzy na czapkę chroniącą hmm. przed 5G nie łamie prawa. No, no, no wiesz, ale zastanawiam się, gdzie jest ta czy jakby doktor Zięba się tam pojawił i zbierał pieniądze na kolejną tam emisję tam, jakichś tam swoich tam wlewów, czy innych dziwnych, czy wtedy to... I, i nie łamałby prawa, nie? Czy taka, czy właściciel takiej platformy zdzierżyłby taką, taką kampanię, czy w którymś momencie zareagował, nie? I wydaje mi się, że o ile właśnie od takich, nie wiem, anonimowych, nie wiem, właśnie podmiotów typu banki można by wymagać takiej, yy, yy, takiego obiektywizmu czy nie wtrącania się, to jednak serwisy crowdfundingowe chyba są czymś więcej niż tylko yy, takim, takim pośrednikiem. Jednak jest, jest tam jest miejsce przestrzeń, przestrzeń właśnie do narracji, do promocji, do yy, Gdzieś tam bym ich jednak wrzucał do tej kategorii trochę mediów. E, uh -huh. y, też nie, bo to, są, bo, bo to są właściwie jakieś właśnie, nie wiem, teksty, artykuły, kampanie, cała narracja pod którą y, do której jest do, dołączona zbiórka. Więc, więc tutaj właściciel platformy jest trochę takim trochę redaktorem naczelnym, wydaje mi się. nie? Zwłaszcza, że, że też y, to właścicieli trochę. Y, Zależy, w którą stronę platforma będzie się rozwijała. Czy na jednej platformie będzie więcej kampanii związanych z muzyką, czy właśnie z grami planszowymi. Wydaje mi się, że na Polak potrafi jest więcej właśnie gier planszowych, takich, albo jakichś takich muzycznych projektów w kierunku baroka, albo, wiesz, mocniejszego brzmienia, ponieważ gdzieś tam właściciele są trochę w tym kierunku. Na Polak potrafi jest, jest większa różnorodność. No ale to też, to też sugeruje właśnie, nie wiem czy chciałbym być, żeby moja kampania była w tym samym, czy obok miejscu, albo między właśnie jakimiś czapkami i różnymi. Myślę, że właściciel serwisu craftingowego ma też, ma też z tyłu głowy, żeby jednak nie stać się miejscem, gdzie na przykład zmienia się zbiera się na kolejne takie czapki, albo, albo wiesz, taki cały przemysł nagle idzie na kolejne tam odbijacze albo ochraniacze przed promieniowaniem. No i nagle, wiesz, nagle, ponieważ czapka się stwierdziła, to teraz myślę, że ludzie, którzy handlują takim, takim badziewiem, teraz nagle będzie 20 takich kampanii, nie? I czy wtedy... wtedy Platforma nie ucierpi tak, tak naprawdę. Tak tak tak, 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 tak. I, 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 i czy wtedy powinno podjąć taką decyzję, czy nie? Bo z punktu właściwie finansowego to niewiele tracą, bo tam prowizja z 20 tysięcy to jest dla nich niewielki, nie, nie, niewielki koszt. No gdzieś tam Zast no, miałbym dylemat, gdybym był właścicielem e, takiego serwisu. Chyba bym wywalił na zbity pysk, <laughs> natomiast, natomiast, no, natomiast chętnie bym, bym poddał pod, pod dyskusję tego typu tematy. Bo gdzieś tam, wiesz, we mnie jest jakaś taka odpowiedzialność, że jednak coś, co robię, e, nie wiem, miejsce, przestrzeń, którą udostępniam, czy to jest lokal, czy serwis, czy, czy, czy cokolwiek e, i komu to udostępnię i czemu ma to służyć, dla mnie ma znaczenie. Nie? aha Myślę nad taką rzeczą, bo no, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, tam jest temat Brexitu bardzo, bardzo mocno teraz wałkowany i to w ogóle jak tam do niego doszło i w ogóle no wszystko i myślę, patrząc na to, co się tam dzieje, na wyniki referendum i na to, co się dzieje w efekcie tego referendum, że strona probrexitowa jest dużo lepsza w komunikacji. Oni trafniej docierają do tych ludzi, którzy są jacyś odrzuceni, pokrzywdzeni, wiesz, mhm. są ogólnie, do których, jak tam nawet było pokazane w jednym filmie, tam żaden polityk nie zaglądał od lat, a nagle przyszli ludzie od Brexitu bo i. im pod... zależy, nie, bo trochę tak. też nie, trochę nie mają, e, e, nie mają nic do stracenia. Tak. E, to, tak. I teraz moje pytanie brzmi jak, jak patrzymy na e, tych ludzi, którzy lansują rozmaite, niezbyt mądre teorie, albo wiodą kraj w jakimś kierunku, który niekoniecznie jest dla niego najlepszy i są w tym bardzo skuteczni. Czy widzisz jakieś takie elementy, których moglibyśmy się od nich komunikacyjnie nauczyć? No, wydaje mi się, że cały przypadek i Brexitu, i, i, wy, i zwycięskich wyborów Trumpa i tak dalej, to jest taka lekcja, bardzo ciekawa lekcja dla całego społeczeństwa. Nie wiem, czy jako społeczeństwo właśnie wyciągamy z niej, z, z, z niej lekcję, ale Przecież od, od, od tych przypadków roz, rozgrzała cała dyskusja o fake newsach, o mhm. odpowiedzialności mediów, o etycznej i nieetycznej reklamie, o targetowaniu, o analizie za, 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 zachowań. My jesteśmy trochę może w, ta, w takim środowisku, gdzie się o tym więcej dyskutuje, ale czy dla zwykłego Kowalskiego ma to znaczenie, żeby sprawdzać fake newsy, czy nie. Ale właśnie czy... o to chodzi. Że wiem, że Kowalski nie sprawdzi, więc ja, ja myślę o czymś innym. Jeżeli działam w dobrej wierze, to i widzę, że, że strona, która działa w złej wierze, odnosi spektakularne sukcesy, to czego ja mogę się od nich nauczyć, żeby mój komunikat się lepiej przebijał? No, to jest chyba też ten kierunek, w którym zabrnęła y, polityka, że niestety są jakieś takie mechanizmy i tutaj obwiniam raczej, raczej media, że politycy, politycy tak nauczyli się mówić tak nauczyli wywołać kontrowersje albo tak występować Publicznie, że dokładnie wiedzą, co się przebije do setki, nie albo mm -hmm. do, do, do tego ujęcia. E, przecież e, obecny premier Boris Johnson, Boris Johnson on jak, jak wychodzi do mediów, tak, ten jego wizerunek, tak jest ona to taka fryzura i tak dalej. Taka... On celowo się czochrał, zanim wyszedł tak, do medię. Do, tak. do, dokładnie i to takie wszystko. To było jednocześnie taką trochę beką i, 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 i to działało. No i teraz poważny polityk, y, czy, czy ktoś kto ma poważny temat? Ma iść również w tę stronę, jak tutaj nawiązać yy, dobrą walkę, nie? Kiedy, kiedy na, yy, na, na, na tym polu zawsze, zawsze wy, wygrywasz. Teraz już tam pewnie ucichło albo, albo yy, tam się wyrasta z Korwina, ale, 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 ale Korwin i jego, 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 jego tam fani to non-stop bazowali sobie na tym, nie? Zawsze byli mocni w internecie, w memach, gdzieś tam w ośmieszaniu, w wyciąganiu różnych, różnych, różnych rzeczy. To się oczywiście tam przy fizycznym świecie czy przy urnach tam różnie tam sp sprawdzało, natomiast to był ten, ten kierunek. Natomiast czego dobrego można, mo można się nauczyć? Nie wiem, wydaje, wydaje mi się, że właśnie tej takiej skuteczności, bo obrażania czy za zaniżania debaty e publicznej, obojętnie na, na, na jaki temat, to chyba nie jest ten, e ten, ten, ten kierunek. Nie mam, tutaj, nie mam tutaj dobrej odpowiedzi. Wiesz na... co, bo ja powiem ci tak, patrzę na na przykład obrady brytyjskiego parlamentu, uh -huh. i tam jeszcze bardzo niedawno było tak, że wychodzi poseł i mówi coś w stylu, bardzo szanuję niezwykły intelekt mojego kolegi z opozycji. Natomiast. Mam takie nieśmiałe przypuszczenie, że w tej konkretnej sytuacji nie użył tego swojego intelektu. Nie, i tam te, tego typu wywody. A w tej chwili jest tak, że jedni wierzą, że, że na, na tych y, Remainers'ów, czyli na tych, którzy chcą zostać w Unii Europejskiej, mówi się zdrajcy narodu, mówi się akt kapitulacji. I to jest tak dosadny język, że oni sami w pewnym momencie łapią się na tym, że kurczę, przeginamy. I y, myślę sobie, czy w dobrej sprawie da się używać tak dosadnego języka, który tak mocno trafi, bo ten język ewidentnie trafia. To jest prosty, jak budowa cepa, komunikat, który trafia do każdego. Znaczy, wiesz... Właśnie, nie, właśnie to jest to, trochę. Nie, nie wiem, czy ono właśnie wszystkim się podoba. Gdzie, gdzieś tam... Yy... Znaczy, do każdego, ja myślę, trafia do tych, do których te wyższe tak, komunikaty tak. nie trafiają. O. Tak, no, no to jest problem, wiesz. Trochę też w debacie publicznej i media też pod, ch, ch, łapią tą narrację, na że jest ważne kto kogo zaorze, za tak. za, zaorał, wygrał i tak dalej, nie liczy się jaki efekt i tak dalej, tylko kto kogo zaorał. Yy, i, I tu naprawdę, ja, ja uważam, że gdzieś tam media, yy, dziennikarze, ale, ale dziennikarze uwikłani w te tryby, w, 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 w jakie funkc funkcjonują media, Gdzieś tam doprowadziły nas do tego takiego sposobu na relacje, że dają takim ludziom głos i tak dalej. Fakt, faktem jest, że oczywiście w dobie mediów społecznościowych, jak cię nie zaproszą do telewizji, masz swoje własne media i tak dalej, mo możesz również tam, e, ta, tam działać, ale, mm, no ale w którymś momencie przychodzi czas weryfikacji. No jak myślę o czasie weryfikacji, to e, schowek od szczotki i słynna kanciapa Maxa Kolonko. I to jest też ciekawy przypadek. On tam gdzieś tam zbudował jakąś tam swoją tam społeczność, mniejszą lub większą. Komunikował, że większą, okazuje się, że o wiele mniejszą. Ale gdzieś tam do mediów miał raczej taki ograniczony dostęp. Nie? Ktoś tam jednak stwierdził, ktoś w którymś momencie stwierdził, no nie, jednak brzmi to trochę debilnie, nie, nie mhm. wpuszczamy go na nasze łamy i tak dalej. Niech sobie robi tam w swoim tam świadku i tak dalej. I gdzieś tam w którymś momencie wychodzi taka, taka weryfikacja. To zresztą też bardzo ciekawy ciekawy przypadek budowania jakiejś takiej społeczności i, i czucia się pseudowodzem pseudo, pseudo i, i stosowanie takiej takie relacji, że jednak w którymś momencie jednak ja jednak wierzę w jakąś taką e, zbiorową inteligencję, że ona jest wyższa niż e, tam najgłupszy człowiek w, w, w grupie i w którymś momencie będziemy jednak zmęczeni tymi emocjami, fake newsami, e, obrażaniem się i, i takim, takim nieeleganckim sposobem na, na, na relacji. Być może on się nie, nie przebije w, gdzieś tam w trendach. Trochę, trochę, trochę patrzę teraz i myślę o, o YouTubie, że zawsze tam karta na czasie albo tam trendy, to są zawsze treści takie właśnie albo rozrywkowe, albo, albo lekko trochę dziwne. Ogląda się to z przerażeniem, ale to Aha. wcale nie oznacza, że nie ma miejsca i że nie radzą sobie dobrze podmioty, kanały, twórcy, którzy, którzy wcale nie stosują takich, taki, takich sztuczek, nie? To jeszcze, do, wiesz co, do YouTube'a zaraz dojdziemy, ale jedna rzecz a propos tej, tej nierównowagi między powiedzmy, dobrym a złem w internecie i w mediach, bo słyszałem taki zarzut względem BBC, która jest no takim, ma, ma swój tam kodeks wiesz, rzetelnego przekazywania informacji i między innymi pojawił się taki zarzut wobec BBC, że tego rodzaju podejście jest złe. Bo kiedy takie dajemy. wyważone, tak. Cenzurujące. Nie tyle cenzurujące, co y, takie utrzymywanie równowagi. Aha, bo aha. był zarzut następujący. Jeżeli wy dajecie dokładnie tyle samo minut antenowych stronie A i stronie B, przy czym strona A przysyła. Eksperta, nie wiem, nobliste, który mówi mądre rzeczy, a strona B przysyła krzykacza, który wiesz, nie ma żadnych argumentów, tylko po prostu głośno wrzeszczy, no to nie jest trochę w porządku. To znaczy, to wy nie. nie słu ta, ten, ten podział pół na pół nie służy dobru odbiorcy. Aha. Więc by, myślę sobie, że może jak mamy dobry komunikat do przekazania, to Kurczę, znaczy inaczej, że, że ta dobra strona, która tak dba o poprawność polityczną i o to, żeby każdy miał porówno i sprawiedliwie, może jest wbrew Twoim pozytywnym nadziejom, jednak kurczę skazana na pożarcie? Nie do końca wydaje mi się, że to znaczy, jak gdzieś tam bym tutaj oczekiwał jednak od mediów, żeby stanęły na wysokości zadań. One, one w, którymś, w którymś momencie muszą zdecydować, czy jednak puszczają więcej takiego właśnie cringe'u i, 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 i takich dziwnych, bardziej clickbait'owych rzeczy, czy jednak weryfikują albo, albo, albo promują te, te, te rzeczy, które, które są warte, do zastanowienia, warte zastanowienia albo wymagają większego wysiłku intelektualnego. No i tutaj, to znaczy niestety, niestety to takie media stają przed przed Biznesową taką decyzję, bo to też jest biznesowa decyzja. E, bo jestem pewien, że jak się wejdzie na nie, na stronę główną gazeta.pl, to, to ciągle dobrze się klika. E, jakaś aktorka pokazała majtki albo tam e, znamy już e, imię nowego dziecka, tam Lewandowskich, nie spodziewacie się jakie. Nie? Pewnie bardziej się klika, niż analiza tam podatków albo, albo no, tam nowego programu i. i i, i, I sprawdzania faktów. Natomiast gdzieś tam. Obywatel powinien mieć jakąś wiedzę medialną. To, to jest w ogóle super, super dla mnie istotne i, i, i ważne, ale nie można całej mm, odpowiedzialności na weryfikację y, newsów sprowadzać do obywatela. Teraz uważam, że jest taka, 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 taka potrzeba. Pojawia się coraz więcej nie wiem, artykułów, filmów, dokument nawet wiesz, na popularnych tam. Na popularnym, to też kwestie, na popularnym Netflixie, ale też y, pojawiają się tego typu dokumenty jak y, Great Hack chyba, taki, tak, tak, tak ta, na, na, ta, i, I wiesz. I nagle mnóstwo ludzi, nagle dostaje, dostaje trochę pięścią w twarz pokazane, jak, działa, jak działają media, jak działają algorytmy, że ich decyzja, być może coś, co wyszerowali tam y, niedawno, to może nie do końca jest ich własną taką, taką decyzją, nie? że gdzieś tam zostali zmanipulowali zmanipulowani. Ja uważam, że z jednym z najważniejszych e, tegorocznych e, seriali, które, które powinien obejrzeć każdy, każdy obywatel. Ktoś, kto interesuje się mediami, to, to już każdy twórca zdecydowanie, to jest The Loudest Voice. Mhm. E, Mini serial na HBO e, z, e, z Raselem Kroem o historia założyciela Fox News. A, tak. Ależ to jest dobre. Ależ to, oprócz tego, że to jest świetnie zrealizowany film. Może trochę tam jednostronny i, te, i, i tak dalej, ale pokazujący, jak powstają właśnie takie media krzy, um, krzyczące, o których, o których mówiliśmy. I, I niektóre cytaty. Serial oparty jest dosyć mocno na um, artykułach dziennikarza, który mocno przyglądał się jego pracy, jeszcze na jednej książce, która, która dotyczy tego założyciela. To, to jest gość, który po raz pierwszy, który złamał wiele, wiele tabu, który stworzył taką właśnie prawicową, chociaż nie, 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 nie chcę wchodzić w, w, polity, w, jakby w polityczne tutaj sympatię i antypatię, który on zdecydował, że telewizja będzie pokazywać ludzi skaczących z World Trade Center. A dlatego tam, po raz pierwszy tam się pojawił bo szuka sposobu na przebicie się. On gdzieś tam w którymś momencie powiedział taką, takie zdanie, że będziemy pokazywać ludziom prawdę. Prawdę Takiej, jaką chcą usłyszeć. Nie? I jakby, i, i właściwie każdym na relację można było pod to, pod to pociągnąć. I właściwie dzisiaj, jak się ogląda wiadomości, to są uczniowie, uczniowie założyciela Fox News. I też, jakby nie wchodząc, wiem, że dosyć trudno się rozmawia o, o tam politycznych, właśnie sympatiach, antypatiach i, i tak dalej. Natomiast to, co się dzieje w wiadomościach. I to się też powołuje na analizy i profesorów, medioznawców. Y, mówię, pomija, pomijając y, ty, ty, polityczne jakieś, jak, jakieś wychylenia, no to to jest, to jest lekki horror, to jest lekki koszmar. Nawet gdzieś tam w głowie mi siedzi jakaś, jakaś kampania. Uświadom ja mam jakiś pomysł na to, jak to przeanalizować, y, że. Niedawno pojawiła się analiza, niestety za 2017 i 2018 rok, analiza pasków na, na, na paskach wiadomości. I to była analiza zrobiona przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk i jeszcze chyba tam Rada Języka Polskiego, Językoznawcy. I co jest ciekawe, to jest analiza chyba 150-stronicowy dokument, który jest na stronach Sejmu, bo w ramach obowiązków je, 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 jest, coś, jest coś takiego. No, oni przeanalizowali te, te, te paski, no i to tam jest zło, to znaczy sposób właśnie narracji, jak te paski często odbiegają od, od, od tego, co się dzieje na ekranie. Jak, jak, jakich zwrotów używają, jakich słów. Super, super, mega, bardzo ciekawa, e, cieka, ciekawa analiza, która oczywiście nie została wspomniana przez, e, prze, przez tamte media. Głównych bohaterów. Ale, tak, 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 ale, to jest, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, żeby wielu, my jako konsumenci, jako obywatele, żebyśmy wiedzieli, jak powstają te, te, te newsy. Bo w wielu przypadkach, zwłaszcza jak się wyjedzie z większego miasta, ze środka i tak dalej, ten redaktor z Warszawy, pan dziennikarz i tak dalej nie jest gościem, który, który pozjadał wszystkie zrozumień. To jest często gość, który ma albo pewne jakieś swoje przyzwyczajenia, albo ma sympatię, antypatię. Albo musi oddać w tym tygodniu kolejny dziesiąty tekst i jeszcze przed chwilą robił robi materiał o e, podróżach do Konga, potem o przewrocie politycznym w Syrii, teraz o, o przyrodzie i o plastikowych słomkach, a teraz analizuje nam sytuację tam mieszkaniową i tak dalej. I tak się niestety zdarza. Mhm. A w wielu przypadkach e, ludzie gdzieś tam to, co zostało tam napisane w internecie, traktują często jako, jako wyrocznie. Nie? Więc ja. W, Trzeba mieć wiedzę, żeby kontestować y, 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 informacje, które się podają, ale wiedza o tym, jak powstają, albo że nie zawsze to, co jest napisane, ma... To tak jest naprawdę, chyba uchroniłoby nas przed zalewem takich fake newsów i przed właśnie też takim światłem dla, nie wiem, czy polityków, czy takich oszołomów, którzy, którzy gdzieś tam potrafią mocniej, głośniej nadawać, czy stosując prost, prosty język, ale ten język często jest, ma niewiele przekaz, który za tym idzie ma niewiele wspólnego z, rzeczywi z rzeczywistością. No jeżeli mówimy o, o rzeczywistości o pokazywaniu świata takiego, jakim jest, no to jeszcze tutaj yy, do kompletu brakuje nam patostriberów i ich przekazów. A Pat to treści w sieci, tak? Tak, yy, czyli właśnie pokazywania libacji alkoholowych, rozpalania ogniska w mieszkaniu i tam różnych takich pobić i, i tym, tego typu rzeczy. Yy. I to, się, no, to, uh -huh. się, to się nie tylko klika, ale to też kurczę, zbiera kasę. To, to, jest, to jest ciekawa rzecz. Jakiś taki fenomen na, na, na polskim rynku się, e, się zrobił. W którymś momencie to jest ciekawe, bo gdzieś tam ten e, pato streaming na, na, na samym początku funkcjonował jako właśnie coś ciekawego. Coś nie, o, zobaczcie, robią jakąś właśnie imprezę w mieszkaniu. Albo e, zresztą też właśnie funkcjonował funkcjonował w, w ramach takiegoś crowdfundingu, ponieważ też. E, Gdzieś tam e, dzisiejsze gwiazdy streamingu e, funkcjonowały e, w ten sposób, że zbierali pieniądze na tam wyremontowanie mieszkania i, 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 i udało im się zbierać dużo, du, dużo, dużo pieniędzy, ale potem okazało się, że większość ludzi chce tam oglądać dymy i, i, i przekraczać tą, tą, tą granicę. Cały czas, już tam, nie, nie tylko tam libacje, nie tylko tam alkohol, ale przemoc domowa i, i mniej lub bardziej poważne przestępstwa, i tam przekraczanie granic, granic, granicy prawa. No i gdzieś tam, nie wiem, ma, mamy w sobie chyba jakiś taki ciągle gen, że jak jest wypadek, to tam ludzie pójdą popatrzeć, jak tam ta oderwana głowa wygląda, nie? Albo gdzieś tam, gdzieś tam się zbiera te, te, tego typu tłumek. I na rzecz, że, że pato streamerzy gdzieś tam wstrzelili się w, trochę w taką lukę algorytmów. Też pułapka jest, w którą, w którą zaprowadzi, zaprowadziły nas, na, nas algorytmy. Bo gdzieś tam patostreamy funkcjonowały na YouTube. Na, na YouTube. funkcjonują do, do tej pory, ale w mniejszym już, już zakresie. I udało, I udało się takim, takim patostreamerom lądować właśnie w, wśród najpopularniejszych danego dnia, czy w karcie na czasie. Ponieważ algorytmy w ten sposób zadziałały, że ponieważ jest aktywność, są komentarze, są tam łapki w górę itd. i tak i, dalej. I tam chyba do tej pory jakieś tam rekordy transmisji na żywo należą do, do właśnie, do, do patos, patostreamerów, ponieważ A ci, ponieważ poczuli, że z tego może być również kasa i sposób na życie, to zaczęli sobie w ten sposób e, funkcjonować. I tutaj też e, wracamy do początków na, na, naszej, na, naszej rozmowy, ponieważ oni też łatwo odpalić jest transmisję wideo. Masz kamerkę, masz... Kamerkę w laptopie, czy tam jakąś tam zewnętrzną, odpalasz, instalujesz program, lecisz. Parę kliknięć i robisz sobie, rejestrujesz się w jakimś tam serwisie, który obsługuje donacje, czyli dobrowolne wpłaty użytkowników, i masz na ekranie dodatkową warstwę z o, Czego możemy się u, u, nauczyć od PatoStreamerów? E, jak wpłacisz tam właśnie jakiegoś tam donata, to znajdujesz się tam na liście, nie? Maciek właśnie wpłacił tam 5 złotych, nie? Jeżeli wpłaciłem tam więcej pieniędzy, to mogę znaleźć się tam na liście tam top 5, top 10 wpłacających i mój nick, moje, moje pseudo będzie właśnie na ekranie cały czas, nie? Na liście tam e, zwycięzców. Jeżeli... E, potrzeba zaangażowania. No dobra, będziemy analizować streamingów jako ten, nauka, nauka skutecznego crowdfundingu. Jeżeli wpłacę jakąś tam kwotę pieniędzy, tam 3 zł, to, to, to mogę oprócz, oprócz tego, że, że już tam na takim okienku, gdzie, gdzie wykonuję ten, ten, ten przelew, czy tam SMS-em, czy jakimś blikiem, czy dowolnym operatorem płatności, to mogę napisać jakiś komentarz nie? i ten komentarz zostaje przeczytany na transmisji na żywo tam youtubera, pacot którego oglądam, więc mogę tam napisać pozdrawiam cię serdecznie, drogi kolego, życzę powodzenia w dalszym projekcie, ale nikt czegoś takiego nie pisze, tylko tam lecę bardzo, bardzo konkretne przekleństwa albo bardzo, bardzo konkretne rzeczy a propos zaangażowania publiczności. Mm -hmm. Oprócz tego, że mogę napisać i ten komentarz zostanie przeczytany jakiś przez syntezator Iwona, to jeszcze mogę wgrać jakiś tam sample na przykład, albo swój głos nagrać, albo jakiś tam krzyk, albo jakieś, żeby były jeszcze większe jaja. No i ludzie to robią i w ten sposób ci tam patostreamerzy zbierają w ten sposób pieniądze na swoje, na swoje jakieś tam dalsze działania, albo na, na, na kolejne libacje i, jakoś, i przy, przy klasku publiczności gdzieś tam ludzie Ludzie tego chcą, no a potem ci streamerzy gdzieś tam stają się jakimiś tam gwiazdami, albo zyskują, zyskują sławę. No i tutaj też, jak czy taki operator płatności, w tym przypadku, to są takie podmioty jak Tip Donation, jest taka firma i coś i jeszcze jest coś, coś, coś takiego większego dominującego na polskim rynku. Czy on powinien zareagować i zablokować taką, taką zbiórkę, czy nie? nie? Czy, na ile a ja, może być cenzorem? Tak, na ile mhm. może być cenzorem, czy, czy ewentualnie gdyby zablokował to, czy przegrałby taki proces, czy nie? E, kto, I kto tam podejmuje taką decyzję, nie? i czy jest kompetentny? A z drugiej strony, czy nie przeszkadza takiemu operatorowi, e, że jednak dobra, to nie, nie wchodzimy w te, w te tematy, nie cenzurujemy, ale czy jednak nie przyczyniasz się do wzrostu patologii, bo jednak dajesz im narzędzia do, do, do zarabiania, nie? I czy w przypadku, i tu mówię o konkretnym przypadku, TIPET Donation, w tym samym czasie, kiedy wspiera pato streamerów i daje im narzędzia, jest jednocześnie sponsorem tam regat youtuberów, które bodajże odbył się w czerwcu czy, czy, czy w maju. I to czy jednak to nie jest trochę wstyd, nie, dla, dla firmy, albo czy chciałbym z taką firmą występować gdzieś, gdzieś, gdzieś tam obok. Mhm. Więc gdzieś tam wydaje mi się, że w wielu przypadkach my wszyscy jako właściciele, nie wiem, biznesów, tam serwisów, gdzieś tam ponosimy odpowiedzialność za to, co, co wypuszczamy. No, no bo zobacz, jakby ile przypadków już tam właśnie opowiedzieliśmy, nie? Polak potrafi z tymi czapkami i tak dalej. Jednak promocja durnej pseudonauki. Gdzieś tam mogą sobie w CV dopisać, myślę, Polak potrafi. Dobra, nie złamali regulaminu, ale, ale, ale w ma, ma, przyczyniliśmy się, nie dołożyliśmy tam swoją cegiełkę jednak do promocji durnoty. E, I typ mogą spokojnie sobie w CV do, do, dopisać, tak, przyczyniliśmy się do rozwoju patologii w Polsce i do promocji w Polsce. Obojętnie jakimi innymi sponsorami jakiej innej imprezy, czy ile tam na schronisko dla piesków potem puszczą, puszczą pieniędzy, to jednak mają to Wiesz, na karabinie, za, za, na lufie tam wiesz, odznaczone, nie? Zrobiliśmy to, to jednak to. I, no i to, to, i to jest przykre, więc wydaje mi się, że gdzieś tam jakaś taka współodpowiedzialność za świat, w którym funkcjonujemy i w, i w, którym, i w którym żyjemy, jest, jest na, na nas wszystkich. A zwłaszcza dla tych, którzy, którzy, którzy gdzieś tam mają w ręku biznes, media, czy coś, co, co jest, co przypomina, przypomina media. Gdzieś tam powinniśmy być za to odpowiedzialni. No ale jakaś pętla się zrobiła człowiek kontra internet. No ale powiem ci, że yy, wiesz co, bo ja, ja jestem jednak pesymistą mimo wszystko, dlatego że byłem kiedyś dawno temu na takim wykładzie, chyba tego nie mówiłem nigdy w podcaście, na takim na konferencji naukowej, na konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim na temat głupoty. Normalnie poważna konferencja naukowa. I wykład otwierający tę konferencję to był jeszcze za czasów w ogóle prezydenta George'a W. Busha. Był, pamiętam, taki slajd na tym wykładzie, gdzie taki, taki słynny tam obrazek wtedy chodził w internecie: George Bush obok małpa i tam podobny mm -hmm. wyraz twarzy mm -hmm. obu, obu tak, tutaj tak, tak. postaci. I prowadzący ten wykład powiedział, że jesteśmy skazani na głupotę, dlatego że głupota się szy szybciej replikuje. No bo jeżeli mamy dwie kobiety, jedna z nich jest no, niewykształcona, w związku z czym jest większe prawdopodobieństwo, że wcześniej zajdzie w ciążę, urodzi szybko dziecko, potem przeważnie rodzi drugie, trzecie itd. i tak dalej, wiesz, ona jak ma 30 lat, to ma już trójkę dzieci, z czego najstarsze ma tam 10-12. Hmm. Druga kobieta robi, idzie na studia, uczy się, robi karierę i wiesz, ona około 30 zaczyna myśleć o pierwszym dziecku. Więc, zanim wypuści swojego inteligentnego klona, tak, to, to, tam to tamta ma już trójkę. robi albo już nam na robi. Okej, to, 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 okay, to straszne uproszczenie, ale, ale kumało kierunek. Znaczy, okay. To jest a, oczywiście a, ja tutaj absolutnie wiesz, tak, wiadomo, że są jednostkowe przypadki, które łamią ten stereotyp. Tak. I, I jedno z trójki dzieci, czy, czy trójka, z trójki dzieci tej pierwszej kobiety może w ogóle zostać noblistami, czemu nie? Ale statystycznie rzecz mm -hmm, biorąc, mm -hmm. to one mają po prostu mniejsze szanse, żeby dojść tam, gdzie, gdzie dojdzie to dziecko tej tej drugiej kobiety. I jak mamy powiedzmy trójkę tutaj dzieci i jedno dziecko tej, tej drugiej, no to mamy czwórkę obywateli docelowo i każdy z nich ma jeden głos. Mhm. Więc teza była taka, że świat niestety staje się coraz głupszy jako społeczność, bo mamy genialne jednostki, ale przy demokratycznym systemie podejmowania decyzji decyduje masa, a masa nie jest coraz mądrzejsza. No, i to jest trochę, wiesz, ciągle mi gdzieś to siedzi z tyłu głowy, bo ten wykład był kilkanaście lat temu, i jak patrzę na te różne, właśnie, wiesz, yy, pseudonaukę, patostreamingi, jakiś hate i tak dalej, nie wiem, różne demokratyczne wybory, które są podejmowane w różnych państwach, to myślę sobie, system autorytarny mógłby się tutaj... Znaczy, ja, ja nie wiem, wiesz, nie, nie wiem, tak, czy autorytarny... One zawsze, one zawsze tak, tak. tak bo... bo pytanie, kto będzie stał na czele tak, tego i w, systemu. I w tym nie? momencie jednak władza tam zdeprawuje jednak no. No, różne eksperymenty były i one nigdy nie kończyły się sukcesem, nie? No. Więc e, no nie, ma, nie mamy wyjścia na, z, te, z tego jakiegoś takiego, takiego prostego. Jednak bym ja jednak jestem, jestem w, w którymś momencie, nie wiem, tam wieku, życia i tak dalej, jednak przychodzi, że tam trzeba sobie zwolnić trochę, nie? Albo, albo jednak zaczynasz podejmować jednak bardziej rozważne te decyzje, albo gdzieś tam każdy gdzieś tam w swoim tam życiu narobi il, il, ileś tam głupot i w którymś momencie przychodzi ta, e, ta, ta refleksja. Więc ważne jest chyba, żeby, nie wiem, tworzyć tego typu treści, albo jednak funkcjonować po tej stronie, gdzie, e, gdzie jednak... Da się znaleźć no, jakąś taką, nie wiem, mądrość ścieżkę, gdzie gdzie ci ludzie w którymś momencie nie wiem, będą mogli się zwrócić, żeby jednak funkcjonowały jednak te, te, te miejsca, gdzie, y, gdzie, gdzie jakąś tę, dobrą, mądrą analizę y, da się... Y, da się znaleźć. Ja dzisiaj przyznam szczerze, że wiesz, też obserwując media, też jestem za, zagubiony. E, którym mediom należy ufać, albo traktować ich jak analizy dotyczące, nie wiem, zmiany klimatu, nie? No, no, żeby sobie na spokojnie, nie jestem, nie jestem biologiem, nie jestem fizykiem, nie, nie znam się na, 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 na tych rzeczach, natomiast jakby to, to zaufanie, które, które media gdzieś tam straciły i tak dalej, jakby będzie się tym piętnowało, że właściwie e, Mogę mieć jakieś tam dobre argumenty, ale czy one są poparte faktami? Nie mam tej, tej, tej pewności, nie? Kiedyś tam była tam, encyklopedia tam Britannica, albo, albo inne tam, autorytety, do których można się odwoływać, a dzisiaj tam odwołuję się do Wikipedii, która też powstaje. Powsta Lepiej lub gorzej tam. Tak. Jest jednak tworem demokratycznym, który jednak sieje, sieje wiedzę w nie zawsze dobry i sprawdzony sposób i też ulega różnym rodzajom manipulacjom czy, czy, czy trendom. Więc te wszystkie rzeczy, które od których nie wiem, zależy rozwój na, 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 naszej wiedzy, powinniśmy o nie, o nie dbać i je tam e, pilnować. Podobała mi się akcja akcja protestu czy bojkotu firmy, teraz nie pamiętam, która, jakaś firma outdoorowa, e, mam nazwę na końcu języka, postanowiła zrobić genialną w ich przekonaniu kampanię i podmieniała różnego rodzaju popularne e, destynacje światowe, nie wiem, tam Islandia czy tam Nowa Zelandia i tak dalej, które ludzie wyszukiwali na te same grafiki, ale w tle stał gość w kurtkach, czy tam w, w, w strojach te, te, tej firmy. Z plecakiem, z namiotem, z, właśnie w danej kurtce. I też podmieniali przez jakiś czas grafiki na Wikipedii. Aha. I potem cieszyli się tą kampanią. A, udało się nam, mnie, Jakby tam strollować i dalej, że nasze grafiki i nasza marka pojawiła się w tych, w tych miejscach, gdzie ludzie potrzebowali wiedza, a dostały wiedzę i, i nasz branding. I okazało się, że, że ta akcja, nagle społeczność i, i również ludzie zajmujący się marketingem powiedzieć, ej, trochę przegieliście, to znaczy, no dobra, fajny sposób, ale jednak niszczycie jednak coś, do, do, do czego ludzie powinni mieć zaufanie i jednak nie powinni tam trafiać, bo, bo zaraz przyjdzie właśnie firma, która będzie promowała tam czapki albo, albo różne inne i, i zastosuje tam tą, tą samą metodę. W miejscu, gdzie nie powinno być miejsca na tego typu manipulacje, powinno być chronione. I to nie chodzi o instalowanie jeszcze większych zabezpieczeń, tylko my jako społeczeństwo jednak powinniśmy mieć, może jednak nie warto czegoś, tak, czegoś takiego robić. I to, był, to był bardzo fajny, e, fajny gest i fajny, fajny przypadek. Gdzieś tam może branżowo się w, w przewinął przewiną w, te, w tematy, natomiast Natomiast bardzo ciekawe, Gdzie, gdzieś tam jednak pokazuje, żeby my, jako obywatel, jako, jak, jako ten zwykły oglądać, że ja zgłaszam, jeżeli znajduję treści w sieci tam e, nieodpowiednie albo, albo związane z agresją i, 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 i tak dalej. Gdzieś tam powinniśmy jednak ten, ten, ten swój mały, niewielki taki wkład w, te, w robienie dobrego internetu e, dorzucać, nawet jeżeli to jest właśnie tylko takie zgłoszenie jakichś tam nielegal, nie, nielegalnych treści, nie? tak bycia jakimś takim strażnikiem. Obywatelską. Nie każdy musi być jakimś tam społecznikiem i od razu jakimś tam mega mentorem i, i wszystko sprzątać, bo, bo to też, też nawet jeśli chodzi o pato streamerów, jeżeli nie przekraczają granic, granicy prawa. Ktoś, kto sobie tam pije w, i, i robi imprezę i to streamuje, spokojnie, niech sobie streamuje i, i niech sobie to robi. E, natomiast niech nie, niech nie staje się gwiazdą internetu, niech nie trafia na algorytm. Niech gdzieś tam będzie sobie w czeluściach, w czeluściach internetu do odnalezienia, ktoś będzie chciał. Nie? Niech, niech, niech nie staje się trendem, niech nie staje się gwiazdą, e, niech nie staje się właśnie e, gościem, który, który potrafi e, gdzieś tam gdzieś tam. E, mieć z tego sposób na życie. Mhm. Zaczą, zaczął się przy okazji dyskusji pato streamerów i, i takich influencerów, taki model kariery zaczął się też tworzyć albo, albo wypracowywać. Robimy dymy, robimy, przekraczamy granice, jedziemy po bandzie, spoko, policja i tak dalej, robimy najgorsze rzeczy docieramy do jakiegoś tam momentu, a potem dobra, to teraz zmieniam się, jestem już teraz dobrym człowiekiem, będę robił do, dobre rzeczy i, i, i tak e, i, i tak widzę, że tak, tak, tak się dzieje. Ostatnim takim dużym przypadkiem była seksmasterka, e, czy popularna youtuberka, która prowadziła pseudo naukowy kanał na YouTubie o seksualności. No straszne rzeczy. To znaczy jeśli chodzi tam o edukację i tak dalej. No taki z jednej strony super silna osobowość sceniczna, sex Masterka jako, jako pomysł na istnienie w sieci, jako też na biznes, bo, bo była taką influencerką, która mogła tam polecać i gadżety teoretyczne, i, i środki na, na przyrost i porost i, i wszelkiego rodzaju inne rzeczy i serwisy randkowe, by sobie tą, tą niszę jakby mocno zdominowała. No ale robiła mocny taki, ta, ta, taki cringe. I w którymś momencie doszła do, do takiego momentu kariery, że dobra, kasuje to, Wykasowała swoją całą aktywność jako seksmasterka, zmieniła ksywę na Lil Masti i jest teraz piosenkarką. O! Oh. E, i, I wiesz, i ten taki model kariery, który też tam przy okazji tam pato streamerów czy tam Fame MMA stara się też jakby... Jakby też, te, też promować. Dobra, dobra, to robiliśmy, to było wcześniej, było straszne, i tak dalej, ale w sumie było super, bo ludzie to oglądali, ludzie tego chcieli. Ale teraz robię coś, e, coś innego i jest takim trochę dziwnym, e, dziwnym modelem albo dziwny, dziwnym wzorcem. Znaczy, I... zastanawiam się, na ile tak. to jest, wiesz, na samym początku zaplanowane, a no. na ile ci ludzie no. faktycznie dojrzewają i wiesz, w pewnym momencie tak. mają trochę dość nawet to... własnej społeczności, która wiesz, tak, ciągle tak. ma mało tych takich. Tak, tylko, tylko nie do końca tego negują, bo, bo wiesz, są cały czas przypadki, że wiesz były narkoman, czy były złodziej, przychodzi tam przemiana i teraz potem edukuje tak. młodzież, jak to jest być uzależnionym od narkotyków, nie? Mhm. I, i tego, tego typu przypadki się zdarzają I, i to są super edukatorzy i mamy też też przypadki, które, które, które w ten sposób sobie funkcjonują. Natomiast mam wrażenie, że e, dla młodych ludzi taki model kariery się, e, się pojawia. Teraz kolejna gwiazda e, mówiąca o sobie, pato to Marta Linkiewicz, tak się, tak się chyba, chyba e, nazywa, której kariera roz rozpoczęła się od chwalenia tym, że zrobiła laskę e, amerykańskim raperom w jakimś tam autobusie na koncertach. E, nagle stała się gwiazdą i, i, i odkryciem, i, i bożyszczem wielu młody, młody, młodych ludzi. Dostała wiesz, światło reflektorów, mogła wystąpić tam na Gali, Fame, MMA i tak dalej. Język i sposób mówienia, jakby me me mega straszny. Ale teraz jest na etapie tam przemiany. Już, to już nie chcę być pato influencerką, już teraz tego nie używaj, jeszcze raz chcę, chcę, chcę być fajną dziewczyną, która, która biega maratony. Natomiast w tle jest tam cały czas gdzieś tam gdzieś, gdzieś tam wulgarna. I wiesz, i, i teraz absolutnie jakby spoko, może dojrzała, może dorosła, może stwierdziła, że taki model jest bardziej opłacalny i, i, i lepiej funkcjonujący, albo fak, fak, faktycznie dojrzała, ale. ale ten model, że zaczynamy z grubej rury, przekraczamy granice, a potem, a potem dobra, to tam ludzie zapomną i potem już będę dobry, nie jest chyba dobrym kierunkiem. To jest To Czyli znaczy, to jest cynicznie jak, zastosowane, jak, jak to Tak. No. Jakie jak, jak, jak rodzice chcieliby dla, dla swojego <grym> dziecka na przykład, nie? <grym> tak. Żeby w ten sposób... Nie, nie, najpierw, najpierw idziesz po bandzie, najpierw tam, nie wiem, kradniesz, pijesz i tak dalej, a potem jak... I, i tak sobie zbudujesz zasięg, Stary, do no, ty, tu jesteś od Biblii, wiesz, że jest większa radość syna marnotrawnego, nawróconego grzesznika niż takiego, co zawsze był dobry. Ale jest jeden pierwiastek, taki, który dla mnie jest dosyć optymistyczny, bo pokazuje, że ta jednostka w internecie naprawdę może też zrobić dużo takich rzeczy pozytywnych. I to jest szesnastolatka, która nazywa się Greta Thunberg. Znaczy, wymawiam to po polsku, bo po szwedzku nie umiem e, jej nazwisko. Ale to jest ta, ta dziewczyna, która zapoczątkowała te protesty właśnie w obronie klimatu i występowała w ONZ i w różnych innych miejscach. Między innymi w Katowicach też. E, I myślę sobie, że. Ona, znaczy, widziałeś pewnie też jej wystąpienia. Ona, ona mhm. jest niesamowita w tym, bo jest z jednej strony autentyczna, a z drugiej strony robi to tak dobrze, jakby mhm. naprawdę ktoś ją fachowo przygotował. Mhm. Może przygotowuje spoko. Znaczy, ja nie mam z tym problemu, bo z mojego punktu widzenia ona to wykorzystuje jednak w dobrej wierze. Znaczy, ja, ja e, wierzę w to, że współcześni politycy, którzy mają horyzont, wiesz, 4 lata do najbliższych wyborów. Nie do końca skupiają się na problemach, które będą mieć skutki, wiesz, za 30-50 lat, bo ich wtedy już nie będzie. Oni, wiesz. mają to. Przypadek Grety jest bardzo ciekawym też, yy, yy, też taką sytuacją, kiedy, kiedy nagle zaczęliśmy się zastanawiać, czy w dobrej wierze działa, czy nie. Na ile jest sterowana, na ile jest manipulowana, na ile jest wyuczona. Bo to jest nienaturalne, nie? Jest prawdą, czy nie? I to jest bardzo ciekawe, żeby zwykły tam obywatel, konsument zaczął się zastanawiać, czy faktycznie, który przekaz dostaje od tam 16-letniej dziewczynki, chyba tak to teraz ma, czy faktycznie jest prawdziwy, czy może być podążać za jej, nie wiem, tam wiedzą, czy jej apelem, czy Y, czy nie jak, jakie tam są zastosowane triki związane z narracją, czy tam triki, to może złe, złe słowo, ale, a, ale mechanizmy związane z narracją, z jej przygotowaniem, z jej wystąpieniami i tak dalej, czy można takiemu. Zresztą to jest, to jest ciekawe, ciekawe odwrócenie, bo jeż, jeszcze niedawno y, tam polska, polska walcząca i, i tak dalej, po, scena polityczna była podzielona, czy Młody 17-letni człowiek z krzyżem e, zatrzymujący manifestacje, tak? Czy jest świadomy tego, tego co, co zrobi, robi, czy, tak. czy nie? nie? E, zresztą chyba, czy ona dostała Nagrodę Nobla? Dziewczyna, która e, która została ranna w zamachu terrorystycznym w głowę. Jak ona się nazywa? O jany, kurczę, młoda, młoda dziewczyna. A, nie przypomnę sobie teraz, nie chcę przekręcić jej, 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 jej nazwiska. W każdym razie trudem e, wyszła, wyszła z zamachu, było po jakiejś tam trepanacji czaszki i tak dalej. I teraz funkcjonuje i jeździ po świecie, mówiąc namawiając do, do pokoju na świecie. Natomiast argumenty, jak, jak, jak ich używa, no zwalają z nóg. I to też dziewczyna, która tam, ma tam 16, 17, teraz chyba może, może około 20 lat ma. Więc ci młodzi ludzie gdzieś tam się tam pojawiali. Nie? Na, na, na Starym mieście jest pomnik tam małego powstańca. I to jest tam chyba dziesięcioletni, czy tam ośmioletni chłopiec, który, który gdzieś, tam, gdzieś tam z karabinem jest. Więc to jakoś tam tym, wśród tych tam dzieciaków nie zabijałbym takiej, takiej możliwości, że czynegowania tego, że mogą porwo, porwać tłumy. Inna rzecz, że, że pewnie. Nie odrobiłem super pracy domowej, jeśli chodzi o, 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 o grecie, Gdzieś tam sobie tam zbieram i czytam jakieś tam materiały. To, co za nią stoi, czy to, czy to że może właśnie taką e, w dzisiejszych czasach, e, że trzeba przygotować taką młodą osobę do wystąpienia, e, do, do tego, żeby, do umiejętnego występowania publicznie, nie? żeby jaką intonację głosu, jaką pauzę, czy machać tak. ręką, czy nie i, i tak dalej. Ma to, ma, ma, ma to znaczenie. Umiejętność porwania, porwania tłumów ma, ma ogromne znaczenie, więc to, że pracują z nią specjaliści od, od tego typu rzeczy, że planują różnego rodzaju działania, no to chyba dobrze. To znaczy, że ktoś profesjonalnie traktuje, bo raczej trudno dzisiaj od przypadku stale zna, stać się jakąś taką gwiazdą, a przynajmniej ten, ten, ten proces wtedy jest bardziej kontrolu, kontrolowany. Więc. To jest swego rodzaju zawsze gra nie? między konsumentem a, e, a nadawcą treści, tak samo jak trochę taka gra między reklamodawcą a, a odbiorcą. Znaczy wiesz, ja, ja, ja nie widzę w tym nic złego, że ktoś korzysta z porad fachowców. Mm -hmm. Dla mnie jak, takim pozytywnym aspektem jej działalności jest to, że ona się przebija z tematem, który właśnie, wiesz, to nie jest streaming, to nie jest e, tam czapka 5G i jakieś takie inne historie, tylko ona się przebija z komunikatem, który z takim najczystszym e, rdzeniu, że tak powiem, o ile to w ogóle ma, ma sens, ale który jest słuszny z mojego punktu widzenia, czyli to jest komunikat do polityków, Patrzcie na, na, na to, co będzie za chwilę, nie patrzcie na to, znaczy patrzcie na to, co jest dzisiaj. Ale bierzcie pod uwagę to, co będzie później, bo wy miniecie, a my będziemy wtedy żyć w tych czasach. I to jest, kurczę, wiesz, no trudno się z tym nie zgodzić. Mm -hmm. Więc y, to, że ona abstrahując od tego, czy jej pomagają fachowcy, czy nie. Pewnie tak, bo, bo to zbyt pięknie wygląda, żeby było naturalne. Ciekawe, czy, czy odpalała jakąś zbiórkę na swoje działania. <grym> to jest, <grym> bo, jest, bo to jest ciekawe, bo to jest też tak, taki moment, nie, że e, jeśli miałaby jakieś tam swoje działanie, czy na podróż do Stanów tam zbierała i tak dalej finansowanie, ale to też jest moment, który można bardzo łatwo przekuć tak. na... E, no dobra, wspierajcie tam Gretę, przy je tam w y, większych, mniejszych kontrowersjach, A to też jest miejsce, to też jest moment, żeby być może z taką, z taką crowdfunding, crowdfundingową zbiórką na, na jakieś tam konkretne działania czy cele y, wystartować. I tu myślę, żeby zadziałało mnóstwo, nie? Mhm. E, e, żeby, żeby bardzo prosto to zadziałało. Ludzie jednak mm, działają pod wpływem emocji i takie emocjonalne wystąpienie, bo by, wystarczyłoby, żeby, żeby zebrać mnóstwo pieniędzy na kolejne, kolejne działania. Próbuję sobie jakoś w głowie podsumować to, o czym mówiliśmy. I w sumie wydaje mi się, że y, taki najbardziej chyba ogólny wniosek jest taki, że jak chcesz się skutecznie komunikować, to muszą ty być emocje. Czy, czy masz dobre zamiary, czy masz złe zamiary, to w jednym i w drugim przypadku bez emocji daleko nie zajedziesz. To ja bym jeszcze mm, dorzucił do tego, masz rację, emocje są, są, są ważne, natomiast gdzieś w tle albo... Ty musisz odrobić pracę domową, albo mieć co głowy doradcę, który zna się na tych mechanizmach komunikacji, marketingu. Bo, bo, bo często, te, bo często te, te emocje, ktoś, kto, kto gdzieś tam pierwszy raz się pojawia, taki taki naturszczyk, że tak powiem, jest, może mieć tylko chwilowy strzał, nie? Te mhm. pięć minut na chwilę uwagi, albo potem być łatwo wykorzystywany, albo zmanipulowany, albo właśnie ktoś, kto sobie zaplanuje te te działania polegające na emocjach i w tle będzie już miał zaplanowane kolejne dalsze działania, czyli na przykład wiem, że wystąpię na jakimś ważnym wydarzeniu przed politykami, czy w jakimkolwiek sytuacji, nie to wiem, że wtedy pojawię się w mediach, może w memach, może będą ludzie wyszukiwali w, w, w Google informacji o mnie, więc muszę wiedzieć, co wyszukają. Czy wyszukają artykuły na mój temat, czy być może moją główną stronę, na której będę mógł wyjaśnić, o co mi tak naprawdę chodziło więcej, albo zaprosić ludzi do dalszego działania, do współpracy, czy do wsparcia mojego projektu. Więc to też... Yy, to warto mieć, mieć, mieć zaplanowane, żeby ta cała para, te, te pięć minut, które, które uda mi się zyskać w lokalnych mediach, w światowych mediach, mogę, taka lokalna Greta też może sobie przecież, przecież funkcjonować, żeby to jednak mieć, mieć zaplanowane, nie? Mhm. Żeby gdzieś ci ludzie, którzy na tą uwagę na mnie skupią, żeby to nie skończyło się tylko na tym, a dobra, fajne i potem na, następny jakiś inny temat, tylko żeby można ich było na chwilę zatrzymać e, i, i, i żeby trafili na na ten kawałek, nie wiem, świata mediów, które, które ja kreuję, które ja kontroluję, żeby oni mogli dotrzeć, żeby mieli czas zapoznać się z, moi, z moim przekazem, bo też media często też potrafią wypaczyć nie? E Uprościć ten. Spłycić, ta, przeważnie, ta, przeważnie, tak jest. Dokładnie, tak, tak, tak. <grym> tak. Więc, więc tak, ale no, jestem, jestem ciekaw na przykład, jaka strona dla polskiego użytkownika, jak, jak wygląda pierwsza strona wyszukiwań nie? dla polskiego użytkownika pod hasłem Greta i co się dzieje, jakie można, można rzeczy trafić, kto, kto wykorzystał tę sytuację, czy serwisy newsowe, czy faktycznie gdzieś tam się trafi o dyskusję o, o klimacie albo o miejscu, jak wesprzeć dan, daną inicjatywę. Nie? No i to jest, i to jest działanie, które, 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 które warto mieć zaplanowane, i jeżeli my tego nie potrafimy, to warto, żeby mieć w tle doradcę, konsultanta kogoś, kogoś, kto jest tego, tego typu sta, działania zaplanować i, i ogarnąć, przewidzieć, mhm. a da się, da się to przewidzieć, jak, jak się wie, jak funkcjonują media, jak się odroga, i wracamy znowu no, do naszym, nie, do świadomość tego, jak, jak, jak powstaje polityka. Jak działają lekarze, jakby niby, niby nie powinno się znać tych mechanizmów, ale, ale, ale też jak, 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 jak powstaje kiełbasa, tak? nie, nie, nie powinno się nigdy wiedzieć. Jak, co się dzieje na zapleczu u lekarzy, jak powstaje polityka i jak powstają media, ale uważam, że tak naprawdę wiedza i świadomość tych mechanizmów jest bardzo, bardzo istotna, zwłaszcza w dzisiejszym takim e, świecie, który, który funkcjonuje na emocjach, manipulacjach i dziwnych, dziw, dziwnych rzeczach, i który walczy o naszą uwagę. Więc warto, żebyśmy. Naszą uwagę, ten czas podnieśli, mi, szanowali, nie? podnieśli na wyższy poziom, jakby żeby był więcej, więcej, więcej warty. Nie? Więc no, musisz się więcej postarać, żeby zawalczyć na moją, moją uwagę. nie, Powiedzmy, mam dziennie mam tylko 5 godzin, nie? Żeby, żeby spędzić ten czas w internecie, nie? Jakby na, co, na co go przeznaczę. Nie? I, I czy jestem świadomie, świadomie go kontrolować. Czy Spędzę go na memach i na klikaniu jakichś dziwnych inicjatyw czy jednak wykorzystam go w jakiś dobry, dobry sposób. No, myślę, ta świadomość takiego obywatela, że ej, mój czas jest cenny, mam tylko 24 godziny, wszyscy walczą o moją uwagę, więc nie dam się skusić yy, 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 koralikami zwykłymi, niebłyszczącymi memami i tak dalej, musisz dać coś więcej, żeby mieć moj, moją uwagę. No ale tak, to jest, to jest utopijne, jeżeli mamy wszyscy jeden głos. Wspominać tą historię, tam matka z ileś tam yy, a nie, to straszne. To, jak się boję to porównanie tam, wiesz, tam matka piątka dzieci i wykształcona kobieta, która w wieku 30 lat zastanawia się nad pierwszym dzieckiem. Znaczy, wiesz, no, ale ale no. Jedyny pozytywny wniosek, jaki z tej historii jest, to, jest taki, że każdy z nas decyduje, co się z nim w życiu stanie. I oczywiście są sytuacje życiowe takie, że ludzie mają bardzo wąski wybór i no, nie są w stanie się wyrwać z jakiegoś środowiska, w którym się urodzili i wychowali. Ale jest też masa dobrych przykładów, gdzie ktoś wyszedł naprawdę. Może wiesz, no, nie chcę mówić z patologii, ale, ale z jakiegoś, wiesz, biednego domu nie miał wcale gładko na starcie, ba bardzo często jak ktoś miał ciężko na starcie, to jeszcze mocniej wiesz, parł do tego, żeby mieć lepiej. I myślę, że. Nie masz nic do stracenia. Nie? To, Dokładnie. To jest motywacja, która, znaczy, która w wielu przypadkach. Możesz zostać rozchodzi. w tym syfie, w którym się urodziłeś, ale, ale nie musisz. Znaczy w dzisiejszych czasach naprawdę nie trzeba, znaczy każdy z nas ma pod ręką narzędzia, które może wykorzystać w dobrym albo złym celu. No i, i już, I jak wykorzystał, to jest jego decyzja. Amen. Amen. Dobra, <laughs> idźcie, ba... czyńcie dobro. E, dzięki, wielkie. Bardzo dziękuję. Dzięki za rozmowę. To był Maciej Budzich. Rozmowę nagraliśmy w Warszawie w studiu Storia by Abstra. Bardzo pomógł nam w tym Karol Stryja z podcastu Zawodowcy. Pozdrawiamy Karola, wielkie dzięki. Mówiliśmy dziś dużo o crowdfundingu i prezent do pobrania jest też związany z tym tematem. Jest to przewodnik crowdfundingowe know-how. Przygotował go Jakub Sobczak z serwisu polakpotrafi.pl. Jeżeli chcesz pobrać ten przewodnik, zapraszam na stronę mała maławielkafirma.pl, ukośnik 290. A teraz szybki strzał. Co zrobić, kiedy piszesz tekst i chcesz wyłapać błędy? Wiadomo, że słownik w edytorze, który podkreśla niektóre słowa, nie zawsze wystarczy. Kiedy brakuje jakiegoś wyrazu albo coś źle odmieniłeś, automat raczej tego nie wychwyci. Tak samo, kiedy całe zdanie jest nielogiczne. Ale jest na to bardzo prosty sposób tak prosty, że aż trudno uwierzyć, że działa. Jeżeli napisałeś tekst, przeczytałeś go i nie widzisz żadnych usterek, zmień wygląd. Tego tekstu. Na przykład zaznacz całość i wybierz inny font. Dodatkowo, jeżeli wcześniej czytałeś na ekranie, możesz taki tekst wydrukować i sprawdzić go tym razem na papierze. Możesz też przejść do innego pomieszczenia. Chodzi o to, żeby zmienić doświadczenie związane z czytaniem. Dzięki temu będziesz w stanie wyłapać więcej błędów. Jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, to przypominam o włączeniu subskrypcji. Mam też gorącą prośbę. Wyślij link do tego nagrania jednej osobie, którą może ono zainteresować. Więcej na temat skutecznej komunikacji znajdziesz w odcinku numer 178 z Magdą Urbaniak maławielkafirma.pl ukośnik 178. A jeżeli interesuje Cię konkretnie crowdfunding, polecam rozmowę z Kubą Sobczakiem z serwisu Polak Potrafi. To odcinek numer 224 maławielkafirma.pl ukośnik 224. Dziękuję za wspólny czas i do usłyszenia. 出身呀。